Zostaw czerep! W poprzednim odcinku podróż na Elfi Dwór upłynęła naszym Harlom w miarę spokojnie. Drużyna skupiła się na rozmowach z krasnoludem Sudrim i członkami elfiej eskorty oraz na nierozrabianiu po nocach. Zwłaszcza na nierozrabianiu po nocach. Wspomniane konwersacje pomogły nieco poszerzyć horyzonty naszych bohaterów odnośnie realiów panujących na dworze Konhobara. W pozyskaniu przydatnych informacji Prym wiódł oczywiście Bard Vanadis, wsparty magicznymi zdolnościami Planka. Masz plus 3, a nawet masz plus 5, bo cię wzmacniam dodatkowym wątkiem. A co? Masz plus 5 do charyzmy. Ziomy! Poczekaj chwilę, zaraz z tobą porozmawiam i tam pół godziny rzucania zaklęć. Dojedź go. Dojadę go po tą świnie. Po dotarciu na Elfi Dwór okazało się, że Konhobar ma zamiar odbyć rozmowę z drużyną podczas wizyty w Królewskich Łaźniach. Harlowie z chęcią skorzystali z możliwości darmowej kąpieli, a podczas wielogodzinnej konwersacji udało się zarówno ustalić potencjalne miejsce pobytu poszukiwanego hierofanty, elfie Królestwo Magduir, jak i zgarnąć od króla boga quest polegający na wywiedzeniu się, co jest sekretnym składnikiem eliksiru nieśmiertelności bogów. I to wszystko zostało osiągnięte pomimo nie najlepszego początku rozmowy z władcą. O czym mówisz, Konhobarze? No nie, no chcesz... Tak, gdzie? Już. No i już weszliśmy na frajerów. No tak. 5 kurwa sekund trwa rozmowa i my już jesteśmy frajerami. Wystarczyło, że wszedłeś. No już już jesteś frajerem. O, przepraszam. On na pewno ktoś taki jak król na pewno... Doceni tą modę, tak? Tak, docenia trendy światowej mody. Tak. No kto jak nie król? Spojrzał na ciebie południowcy i tak pokręcił się politowaniem głową. No. Mówi, o wreszcie ktoś cię umie ubrać. Konhobarzy? W poszukiwaniu jakichś dodatkowych informacji na temat poszukiwanego hierofanty, drużyna została skierowana do jego byłych komnat. Tam niestety okazało się, że Harlowie wpadli jak czapla w bajoro, a raczej jak frajerzy w magiczną pułapkę. Słowa przeprosin zawarte w magicznym liście nie poprawiły samopoczucia uwięzionych herosów. Gdyby zaś okazało się, że ty, czytelniku z dużego C, jesteś mi osobą nie tylko życzliwą, ale i skłonną udzielić wsparcia, którego w tych czasach ja i moi przyjaciele tak bardzo potrzebujemy, wtedy mogę ci jedynie serdecznie przeprosić za tę niedogodność. Nie frasuj się jednak. Jeżeli jesteś dość zaradny, uda ci się przezwyciężyć to, co tutaj przygotowałem. Gdy już tak się stanie, ufając, że nie zrobisz urazy, udaj się na dwór Królowej Kapeluszy! Kropka. Z pozdrowieniami, Gwyna Pnut. Królowa Kapeluszy? Tak. To jest moja patronka. Nowa, od dzisiaj. Dzięki pomocy uwięzionej w umyśle Planka Dachut oraz wzajemnej współpracy drużynie udało się ostatecznie wydostać z magicznego więzienia. I w tym momencie herosi popełnili kardynalny błąd. Zdecydowali się bowiem przenocować na królewskim dworze. Jak się można było domyślić, tym razem znowu dało sobie ich syndrom niespokojnych nocy, a wybudzeni ze swego snu Harlowie zastali niezbyt przyjemny widok. Wszystko to przebył jednak bezwzględny Emg, który obwieścił koniec sesji w najmniej odpowiednim momencie. Komnata i jej sklepienie się wali, wy natomiast wokół, jak okiem sięgnąć, zauważacie wylewające się gęsto potworne, duchowe istoty. A ktoś jeszcze oprócz nas tu jest, tych potworów? Wy wyglądacie, jakbyście byli rozstrzeleni w różnych częściach tej sali audiencyjnej. I na tym kończymy. Aha. Co? To było złośliwe, Emgu. Z premedytacją. Ale jak? Po prostu... No. Kolejna sesja za 3 miesiące, tak? Super. No człowiek, no przecież tak nie można. Ja jestem... Nie, tak. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Zobaczmy więc, co z tego wszystkiego wynikło. Całe sklepienie sali tronowej pałacu Konhobara jest niemalże w ruinie. Widzicie sypiące się kawałki skały, hałdy i stosy gruzu leżą pod filarami tu i ówdzie, a przed wami ciągnące się aż po otwarte sklepienie, uderzające w niebo jak żywa rana na organizmie, wyłom, z którego niczym krew sączą się te błękitno-niebieskie mgły Valheimu.
Wy jesteście w tej sali rozrzuceni na strony, jakby ciśnięci tą eksplozją, która wywołała uszkodzenia pomieszczenia. Jednakże pomimo ogólnego poczucia jakiegoś zmęczenia, odrętwienia, wiecie, że czujecie się dobrze, że nic wam na dobrą sprawę nie jest. Wokół was rozprzestrzeniły się te wylazłe z wyłomu prowadzącego do Walheimu draugry i upiory. Przybrały postać widzialnych, osnutych błękitno-białą obwódką, mgłą, pomimo tego, że jesteście w fazie nowiu. Pamiętacie to. Słyszycie również i widzicie, ta wielka centralna wieża, która wznosi się z centrum pałacu, z centralnego wzniesienia Caertor, stolicy, jest roziskrzona od energii. U szczytu, jak zadrzeć głowy i spojrzeć w niebo, widzicie charakterystyczną, ale nie tę barierę, jakąś inną migotliwą kopułę, która zdaje się otaczać całe miasto. Ale teraz wokół was zebrane z draugry i upiory. Wyglądają jak makabryczne stworzenia. Jedne poszatkowane, poharatane, inne z kolei przyjmują postać potworów z mackami, rozdwojonymi kończynami, z bronią wetkniętą w czerepy i inne. Jakby momentalnie wylazły z jakiejś toczącej się w zaświatach bitwy. Patrzą na was wszystkie bardzo, bardzo przyjemnie. Nieprzyjemnie. Cholera. Wy... 50% szans. Zaraz powstaniecie, żeby się bronić, bo niewątpliwie do tego to was zmusza. Ale coś jeszcze czujecie. Wszyscy. Jednocześnie. Wiecie, że po tym, cokolwiek tu się stało, odczuwacie charakterystyczne, i to wy jesteście tego ośrodkiem, wibracje, rezonowanie. Czujecie to tak w intensywnym stopniu, jak nigdy wcześniej. Mało tego, czujecie również rezonowanie pozostałych. Cała wasza trójka jest w stanie, nie musicie spoglądać w tę stronę, żeby wiedzieć, że ktoś z waszej trójki tam jest, bo go czujecie. A my jesteśmy bardzo blisko siebie, czy jesteśmy nie, jesteście rozrzuceni po całej sali. No właśnie. Więc nawet zanim zlokalizowaliście się wzrokiem, potrafiliście wyczuć te rozchodzące się jak koncentrycznymi kręgami fale, których wydajecie się być ośrodkami. Każdy wibruje trochę inaczej, ale jednak bez ochyby stwierdzacie, tak, to są moi towarzysze. W tym momencie z technicznego punktu widzenia sytuacja wygląda następująca. Możecie skorzystać z następującej akcji, która powoduje, że przez liczbę tur oraz tyle razy za dnia, ile wynosi najwyższy stopień atrybutu, możecie skorzystać. Znowu macie ten więcej. Skorzystać z tego rezonowania tak, koncentrując się na sobie, żeby dodać sobie plus 1 do wszystkich obron oraz stopni waszych talentów czy mocy. Tylko możemy to robić niezależnie od siebie? Tak, ale możecie również, wiedząc, odczuwając to swoje rezonowanie, wibrowanie, skoncentrować. Na przykład Plank jest w stanie skupić całą swoją akcję, całą swoją uwagę, całe to dziwne wibrowanie na, dajmy na to, Vanadisie, który jeśli skupi swoje na sobie, ma plus 2. Czyli w ten sposób. W ten sposób. Ale jeśli na samych sobie, to plus 1. Czy to jest akcja? Jaki to ma koszt inicjatywy, że tak zastosuje nową nomenklaturę? Właśnie, czy to jest akcja prosta być może? Na przykład za jeden inicjatywę, to było w sam raz. Tak, niech to będzie akcja prosta. Chyba, że tak, miałeś tak. To założenie, że to ma zajmować atak. Nie. Teraz, jak powiedziane, testujemy rzecz na żywym organizmie. Przyjmijmy, że to jest za jeden. Jak mam nazwać tę umiejętność, MQ fabularnie? Jak w dzienniku się ona... Ja nazwałem rezonowanie na przykład. Właśnie, zobaczymy. No, możesz tak nazwać. Rezonowanie. Ja, widzisz? Ja już mam plus 50 ekspa za wymyślanie nazwy. Dzięki. Rezonowanie. Ja już sobie dopiszę od razu. Tylko talent? Ja nazywam umiejętność bardziej. Głównie to jest magiczne. Głównie dlatego, że mam mało miejsca na talenty. Na więcej na umiejętności, których i tak nie zapełnię. Miej w pamięci, że to jest rodzaj jakby zdolności mocy specjalnej. Może w ten sposób.
Karta nie przewiduje takich cudów. Chyba, że jest to rodzaj magii krwi. Moja karta nie przewiduje długów, to znaczy, że też mogę mnie pracować. Ty możesz niego... Na szczęście moja przewiduje. Możesz nie wyjać. Ale moja karta nie przewiduje też pieniędzy, więc... A niech to jednak obosieczne ostrze. Wydaje się, że tych duchów, upiorów i draugrów, które wszyscy je widzicie, nie wiadomo do końca za jaką sprawą, ale wszystkie podświetlone są, mają charakterystyczne obwódki, które... Czerwone obwódki, rozumiem, wrogie. Które wyrywają je niejako z realiów duchowego świata i sprawiają, że jesteście w stanie je dzięki swojej percepcji namierzyć i wejść z nimi w interakcję. Może jednak uściślimy. Poszliśmy sobie spać, właśnie się obudziłem, i otaczają mnie potwory, w środku jestem... To jest tak było, to jest pierwsze, tak, co widzę. Tak! Tak! Dokładnie tak. Nie, no może na przykład było jakiś wstęp. Wiem, że to było. Coście zrobili, głupcy! Chyba nie. Niczego takiego nie było. Nie zdążył. Nie zdążył się ksiknąć. Dla was jako graczy to nowość, jestem przyzwyczajony. Niejednokrotnie budziłem się w środku bitwy. Ze strzałą w nodze. Czy mówisz, że jest to zgrany motyw po prostu? MK tak, ma pomysłu. Tak. Ja już na poprzedniej sesji mówiłem, że to ogrzewany kotlet. Niech tak będzie. Cóż. Chciałbym skupić się na swojej podwójnej jaźni i spytać się mojej lokatorki Dahut, co się tutaj dzieje. What the fuck? A ja bym chciał spytać, czy mamy ekwipunek przy sobie w ogóle. To zaraz, ale najpierw Dahut, co się tu dzieje? What the hood? Nie, what teraz, the hood? Nie teraz, głupcze, broń się! I faktycznie nie masz czasu na prowadzenie wewnętrznych rozmów, jako że na każdego z was rzucają się... Trzy duchy, trzy draugry, upiory różnej postaci, potwornej, człowieczej, humanoidalnej, w różne... Zagra się, że jak im rozmawiać, to nie będziesz się bronił. Teraz przystąpmy do tego... Pragnę ci tylko przypomnieć, Emgu, że ostatnio prawie wpierdolił mi jeden. Ale to był cień, to jest coś innego. A, okej. Okay. A ten draug, to jest mocniejsze. To jest mocniejsze, dobra, spoko. Mam to, mamy to. Bez doświadczenia czarka, jego wiedzy. Na szczęście tam ja już zapomniałem o tym, że mu wpierdol jeden, więc jestem gotów stawić czoła wszystkim trzem. Stawiajmy czoła. Ja chciałem uściślić, one nie są zrobione z kamienia. Nie. Ani niczego, co wygląda na twarde. Nie, wyglądają na widzieliście już duchy. Dokładnie to jest ta substancja, ta materia błękitno-biała formowana w te postaci. Czyli ty tak jak widzieliście obrażenia na szczery. Nie wróżę nam wielkich sukcesów. No dobra, ale... obrażenia przez 4, bo nie mam nic nawet odrobinę magicznego, nie? No i dlatego plan jest taki, żeby wyciągnąć sztylet. Które pytanie właśnie teraz jest, właśnie, czy mamy cały swój ekwipunek? Macie... koszulę nocną. Czy mam kapelusz na sobie? Ja śpię nago na przykład. Na głowie. Nie. To znaczy macie... Jak się położyliście spać? No nie wiem. To nie masz kapelusza na pewno. No nie! Jesteś bez kapelusza. Nie, no myślę, że nawet z bronią też na pewno nie poszedłem spać. Oczywiście, że nie robię. Generalnie ja mam jakąś piżamkę. Szczególnie w komnatach królewskich, jeżeli nie mam, to mi dali. Tu jesteś w piżamce. Czyli nie mam armora. I tak ty jesteś magiem, więc i tak nie narzekaj. Nie ma tragedii, Jesteś obsydianinem, który w tej kompanii w ogóle wiedzie jest prym. Jest tak, tak. I masz kutasa, co jest w ogóle... Mam kutasa. Jak się okazało. Ale małego, bo od charyzmu zależy. Nie wracajmy do tego. Ja jestem w piżamce. Czy nie ma armora, w ogóle mam jakieś bronie w takim razie? Tak. Zupełnie broń macie przy sobie. To akurat wzięliśmy ze sobą. Albo nasze, wiesz, po przebudzaniu, wiesz, stwierdziliśmy, że... Nasypkując, nie ma sensu się ubierać. Bierzemy bronie, idziemy tam ogolić króla, bo taki był pierwotny plan. Ile one mają inicjatywy? Tak, to jest dobre pytanie, Jemgu. Inicjatywy jak ustalacie? Jak się ustala teraz? Stopień zręczności. Jest stopień inicjatywy. Jest to po prostu jedna wartość. Ja na przykład mam 5, żeby ci ułatwić to zeznanie. A on ma 9 chwilowo. Dwie grupy mają po 4, jedna ma 5. I ty masz pierwszą akcję, jeżeli wykonasz tylko standardową, to masz kurwa nawet 2. Świetnie. Dokąd mogę spierdolić? Nie możesz. Ale jak to? Ja się przechytrzył. Krótka piłka. Nie możesz. Dobra. Nie. Pierwszą akcję nie ma, nie ma. Na rozglądanie się. Nie, no jest wielkie pomieszczenie, tak? Tak.
Gdzie są wyjścia? Jedyna szansa na spierdolenie to byłaby szansa sufitem. Wyskoczyć się przez zniszczony sufit. Jest na wysokości? O, to 40 metrów. 50. Nie, ale 12 metrów. Wzdłuż same. Jaki zasięg miał krok cienia? Wielkie skoki i tak dalej. Ale nie widzisz cienia dziury. Znaczy cień dziury jest na ziemi. To jest niestety smutna konstatacja. A wy jakieś drzwi do tej jaskini, do tej sali? Tak. Nie no, są częściowo tylko zawalone, ale nie jesteś w stanie w tym momencie... W tym momencie nie przejdziesz, za dużo jest przeciwników. A przeskoczyć nad nimi? Mógłbyś podjąć taką próbę. Zamiast walczyć. Emgo, powinieneś wiedzieć na pewnym etapie mówienie Łosiowi, że nie możesz czegoś zrobić, tylko go podjuza. Tak, widzę. Trzeba powiedzieć, no jak chcesz, to możesz uciec. ST50. Tak. Przyznaję, że pewnie ST50 byłby bardziej demotywujący. ST50 i na przykład jak ci nią, to 3 rany od razu, bach, na dzień dobry. Bo od 3 upiorów. Nie no, ja zamierzam walnąć krok cienia parę razy, aż znajdę się w jakimś miejscu poza całym tym bałaganem. Manewr. 2K8. Ale mam plus 1. Wygląda jak 10. Krok cienia. Jak to zadziała w tej sytuacji, bo w końcu mamy noc? A jakieś oświetlenie jest, cień. Czy nie? Oś, kurwa! Chyba 3. Jest... No, są jakieś blade, są jakieś kinkiety, które rzucają blade światło, rzeczywiście. Ale generalnie upiory same z siebie, one nie świecą jakimś światłem lekkim? Tak, świecą też, tylko że cienia nie rzucają. No nie, ale generują światło, dzięki temu inne rzeczy rzucają cień. No tak. Chyba, że jest to tak rozmyte jednolite, że MG zarządzi, że nie ma tutaj cienia, który da się skoczyć. To już nie jest do MG. Nie, nie da się. Coś nie da? Pomogłem ci. Gracze też będą pamiętali, że mu pomogłeś. Jak daleko w takim razie jest... Kto jest bliżej z nich? Bliżej jest plank. O! To świetnie. Czy mogę doskoczyć do planka no, i do jego kurwa, tanka se wziął akurat. No, pierdolę. Doskoczyć do planka, korzystając z tej zdolności? Znowu będę. Jaki to jest zasięg? No to musisz rzucić tak naprawdę, to będzie zasięg. Znaczy, bo tak było przy Great Leapie, a to jest właściwie... To samo. Tylko skórka. To jest ta sama... Tylko inna skórka. Inna skórka, tak. Rzut metrów. On znajduje się w odległości 8 metrów. No bez problemu. Bez problemu. Był taki jeden, który nie potrafił rzucić 5 na 2K6. To są jakieś pomówienia. Tak, czy K10K... Kiedy gracz mówi bez problemu, to zazwyczaj kończy się spierdoleniem. O, bez problemu. No nie udałeś. To może faktycznie. Dobra, czyli to był jako... To była prosta akcja. Prosta akcja. Jeden. Jesteś na dwójce. Na czwórce. Nie, prosta akcja jest jeden. No, to jest jak krótki ruch, jak rozumiem. Nie, to jest prosta akcja. Simple. Jaki krótki ruch? Nie może bym skakał. Ale to nie, ja nie wiem, jak się skacze. To musiałbyś wykonać ruch, no. Krótki ruch to było 3 punkty akcji, długi ruch to było 5 punktów akcji. Ja nie pamiętam takich rzeczy już. Nie ma zapisanych na naszej ściące. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Czy ty skorzystałeś z tej zdolności, tego rezonowania? No tak, tylko nie udało mi się. Okay. Ale nie, zrezonowania jeszcze nie. Możemy przez 7 turów, musi przez ileś tam turów korzystać, tak? Przeskoczyłeś, w ogóle zwaliło się. To ja stoję teraz obok niego. Obok planka. O, dzień dobry. Weź tam jedź dalej. No to chyba w takim razie... Ty nie, czy wiesz co się tutaj dzieje? Nie, musimy nachapać się lutu. Rozglądam się za lutem. Ty doskoczyłeś do niego. Ci, którzy byli w twoim pobliżu, te upiory i draugry natychmiast zwróciły się teraz swoją grupą, by połączyć siłę z tą planka i zaatakować. Teraz ty spierdolisz? Spokojnie, muszą przejść jeszcze 8 metrów przez grupę draugrów. No. Ja poczuwam tutaj zagrożenie, że ty spierdolisz, a ja zostanę sam z 6. Mam nadzieję, że mi się uda. No minus 4 do obron. Odpalam aurę. Zajebistość. Chyba na siebie. I atakuję moim oburakiem draugra, który jest najbliżej.
O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Sięgnął Odyn po swój wielki katowski miecz i ciął na wysokości talii stwora. Pamiętaj tylko, żeby w trakcie postprodukcji odpowiednio wyciąć nasze dywagowanie na ten temat. Nie, ja myślę, że i tak pierwsza walka będzie w sposób, ponieważ to jest tutaj taki burdel, to pierwsza walka będzie w formie skrótowej. Ewentualnie na końcu z podsumowaniem, co się działo i lecimy dalej, bo to będzie trwało naprawdę 11 długo. Na trafienie. 11 na trafienie i trafiłeś! Ciąłeś swoim mieczem, zahaczyłeś o nie nawet jednego, ale dwa upiory z tej grupki, która właśnie przymierza się do swojego ataku. Ale jestem zarąbisty? To się okaże po wyniku rzutu na obrażenia. 14. Niemagicznym mieczem. No właśnie. A, to prawda. Zwykłym mieczem. Jaką mamy czy my się możemy jakkolwiek z Odynem mogę? Jaką mamy strategię? Czy będziemy... Czy staramy się napierdolić? Uciec? Czy po prostu staramy się ich napierdolić? Uciec, no właśnie. Oczywiście, że uciec. No bo to jest... okej. Okay. Nie biorę udziału w waszej dyskusji. No ja się mówię, uciekamy stąd. No! I to jest komenda, na którą liczyłem. A ty w wirze walki, w wirze akcji... Najlepiej by było, żeby jeszcze po drodze się nachapać skarbów, które tutaj leżą. Oczywiście. Będziemy przebiegać nad trupem Vanadisa. Moje tatuaże. Jakie tak? Zdejmiemy je ja skóry. Ostatnią rzeczą, którą zrobię, to będzie połamanie miecza na kolanie. Jak będę padał martwy, to będzie... O, miecz! O, chłopaku. 17 obrażeń. 17 obrażeń. Zaatakowałeś upiora, Draugra zasadniczo, który się na ciebie rzucił, przypominający elfi szkielet opancerzony w zniszczoną broń i zbroję. Kiedy go trafiłeś, wyczułeś coś charakterystycznego, co przeszło przez twoją broń i potem twoje ciało. Zagłębiwszy sztylet, ten cienisty pazur z Grimheimru w duchowym ciele, nie tylko sprawiłeś, że stwór Draugr to odczuł. Na twarzy pojawiło się coś, co mogłoby świadczyć o chęci wydania niemego ryku. A jego fragment, jego postać, ta duchowa postać, w miejscu, w którym go trafiłeś, wydaje się jak poszarpana tkanina. Wszystkie obrażenia wyszły. Co tam? Teraz niestety ja, znaczy niestety, musiało do tego dojść. Ten napierdala, ten chce uciekać i przyznam szczerze... Ty nie wiesz co ja chce. Ja nie wiem co ja chcę, no po prostu ja już widzę trzech, to... Ale czy ja widzę go? Widzisz w swojej skórze teraz? Tak, widzisz setki dookoła. Widzisz, może nie setki. Widzisz Vanadisa mimo wszystko, bo przez półprzezroczyste postaci upiorów i draugrów mimo wszystko jesteś w stanie dostrzec i przede wszystkim wyczuć swoich towarzyszy. Nie wiesz skąd to wyczuwanie, ale wiesz, że tam są. A jednego widzisz bardzo blisko siebie. No i widzisz, że elf Vanadis walczy. I to walczy całkiem śmiało i umiejętnie. Tak. Na pewno nie on. To jest niemożliwe. Walczy za dobrze. To ta jego... ten, kto przyjmuje nad nim wieżę... Patrz, on jest jeszcze opętany cały czas. No napierdalam, co mi zostało. No. Uciekać. Nem sugeruje, że jest to niemożliwe. A ja kim ja jestem, żeby z MGM tutaj zadzierać? Graczem, od tego tu jesteś. Ja tylko potulnie wykonuję polecenie. M mówi, rzucaj na atak, to ja rzucam na atak. No. Zanim dotrze do mnie, że to bez sensu. 16 przeciwko obronie magicznej. Ten twój przeciwnik, wyglądający na karykaturę... Nieumarłego trolla z mackami zamiast trąg próbuje uniknąć. Efemerycznego? Tak, w pocisku. A, jeszcze są zaklęciami, MGU. Tak, tak. Może to był akurat burmistrza albo ksenomanty na czwartym kręgu. I on akurat mógł. W takim razie spierdalam, jak to był ksenomanty na czwartym kręgu. Ja też bym spierdolił na twoim miejscu. Ale wybrałeś walkę. Nie wiem ile razy przebiłem, czy mam jakieś bonusy. Ich obrona magiczna wynosi 10. No to super, czyli mam plus 2, czyli tutaj jest 11.
przeciwko pancerzowi magicznemu. Mhm. Rana. O, i to lubię. Co on dzisiaj tak szaleje z tymi przerzutami? Zawsze plus 4. 14. Plus 2 oczywiście. To tamten, kurwa no. Dobrze, tamten mnie nie trafił, ale ci pierwsi mnie trafili. Ci pierwsi trafili. I ci pierwsi... Tamten cały czas, rana, którą mu zadałeś pod uderzeniem swojego sztyletu, nie goi się. To znaczy, widać, że powłoka jest rozdarta jak była. Natomiast ci, których wy zaatakowaliście, i owszem, ta duchowa powłoka jakoś się złączyła. Jakby on się zaczął goić teraz na moich oczach, tam są spierdalał. Polecam! No jest tam w swojej turze, mówił. Ale gdzie? 15 dokąd przeciwko duchowemu. Durendy. No, to tam wygląda jak rana. No kurwa, no przecież to... No, mówiłem, M chce nas dojechać. Sprowadzić do nieprzytomności znowu i ockniemy się, nie wiem. I to jest tylko zły sen, albo wizja przyszłości, której będziemy musieli zapobiec. Tak, M chce kolejną wizję. Nie. Jakąś karteczkę bym poprosił. Pobudzimy się w jeszcze gorszej dupie niż teraz. Wezmę sobie tą... Widzę, że ty już masz pisaną jedną ranę, to ja sobie ją wezmę, co? To sobie spójrz nową. A wy teraz słyszycie w pewnym momencie tej fantomowej kakofonii, tych zawodzeń i krzyków własnych, jak okute kroki. Ktoś wbiega do sali tronowej. Widzicie Kriodana Mac-Uidira, wielkiego mistrza zakonu Siedmiu Wież, którzy wraz ze swoimi przybocznymi rycerzami zakonu dołączają do walki. To jest ten, który nas eskortował. Tak. Okej. Okay. I teraz... I teraz ci rycerze, którzy wbiegli. Rycerze zaatakowali najbliższych, rozbiegli się więc po tej sali. Niektórzy wprost przelecieli przez duchowe fantomy i zaatakowali je znienacka. Właśnie chciałem uściślić. Oni atakują duchy, a nie nas. Bo to nie jest takie oczywiste. Uściślone. Dobrze. Atakują draugry i upiory. Znakomicie. Pod wpływem tych ataków widzicie, jak... W kilku miejscach usłyszeliście charakterystyczny chrupot kości. Jakiś szkieletowy draugr dosłownie rozpadł się na fizyczne, nieduchowe, w jego przypadku fizyczne części. Ale on najpierw był duchem? Nie. To on od początku był. On też od początku był draugrem. Aha. Okej. Okay. Przerzucić na ósemce, proszę. 14. No tak jak poprzednio. Tak jak poprzednio. Weszło z plus 2, no. Plus 2 do... Obrażeń. Do obrażeń, dobrze. Co ja biedny mogę zrobić? Kupić tarczę do chuja. To się kłóci z moim imadżem. Imidżem. Tarcza to była pancerz, a nie obrona. Tym razem tej grupie znalazł się też draugr. Tarcze dają obronę w tej edycji. Nie, żałem, w tej grupie nie. Zaatakowali ci tak jak poprzednio. Wszystko poszło więc w pancerz magiczny za 16. Zostałem rany. To już koniec po tobie. Teraz jestem ja. Znowu, bo to kosztowało mi tylko prostą akcję rezonans. Więc ja faktycznie chciałbym się przedrzeć. Na Hama. Przez te duchy, przez te draugry. Na ukradkowe ataki się niestety pewnie narażają. Rzuć na zręczność. Aha. Chociaż zrobimy tak. Masz unik? Nie pamiętam jak to... Chyba nie, a one cię jako skilla. Cały unik. Zaatakuje. Tak, mam jako skilla. Dobrze, tu cię zaatakuje, wykonasz rzut, który może przeciwdziałać ich atakowi. Nie wróżę sukcesu, ale... Powodzenia. Tylko jeden atak, ja i tak nie tańczę. Faktycznie, tym razem przerzut był całkiem niezły. 18. I w tej grupie, to tutaj zaatakował cię draugr. Pierdolił mu. Pierdolił mi za... Ile mówisz? 18. Kurwa, równo. Równo dwa sukcesy. Okej. Okay. Czyli plus 4 do obrażeń. Przechodzisz przez jednego fantoma, drugiego i nagle gdzieś z boku toporem ciacha cię draugr. Nie zauważyłeś, że trzeci był draugrem? I chciałem przez niego biegłeś przez jego miecz. Genius. Plus 4 do obrażeń. A.
Byle się nie przewrócić. Jezu, co tam się dzieje? Nie wiem, ale byle się nie przewrócić. Gdzie się to było? Nie wiem, ale to może K4 była. To była 8, Jezus, tam 3 obrażeń razy. Obrażeń 17. Fizyczny. No. Plus 4? A minus fizyczny. Teraz fizyczny. To się śmieję mu w twarz i biegnę dalej. Ale razem z jego mieczem. Przepraszam, ja mam 8 armora fizycznego. Jestem obsydianinem w skórze utwardzanej. A, no tak, bo to jest tak zsumowane, słusznie. Dobrze. Także coś tam poczułem, jakieś... faktycznie ten topór mógł zostać w moim ciele, ale ja biegnę dalej. Nie wbił się tak. Wbił się prosto w serce. Nie wbił się tak, w każdym nie tak mocno, ale odczułeś jakieś klepnięcie. Takie obuchowe dobrze. Klepnięcie gdzieś w twój bok i biegniesz dalej. Niebiescy są twoi. Moi. Ale czy ja dobiegłem już? Teraz są moi. Do 8 metrów, to pasę. Tak, tak. Ja mam 10. I teraz jestem gdzie? Gdzie chciałeś dobiec dokładnie? No stanął co najbliżej tego najsilniejszego, czyli kapitana. Tak podejrzewam. Czyli tam, gdzie jest on jeszcze... Posłuchaj się! Ja tu stoję za jego plecami, posłuchaj się. Twoja grupa, pomimo tego, że znajdowałeś się w sytuacji najbardziej opłakanej, bo najdalej od jakiegokolwiek wsparcia, w najdalszym punkcie tej sali, mimo wszystko kolejny cios, kolejne poszarpanie tej fantomowej powłoki i tym razem fantom uderzył o, wydawać by się mogło, bezdźwięcznie o kamienny filar i zaraz znowu się rozpłynął. Nie ma go. Został ostatni. A ty co zrobiłeś? Utkałem wątek. Okej. Okay. Cały czas stojąc blisko ale pleców kapitana. Ale ty byłeś ze mną chyba na tak. Piątce. Ale utkanie no. Wątku to 3. No tak, ale to powinien się raz, dwa, trzy razem z niebieskimi chłopami. Byłem tu. Nie, dobrze jest. Ty stałeś z żółtymi? A? Ty też stałeś z żółtymi. A, dobra, okej. Fajnie ten system na razie. Utkałeś wątek. Twoje dłonie śmigają w powietrzu, ale ktoś zaraz będzie polował, żeby ci przeszkodzić. Nie ma takiej opcji. Co teraz tam się dzieje? No teraz jest kombo wszystkich twoich MGU grup. Okej. W dowolnej kolejności. Atakuje ciebie ten sam Draugr, który wtedy cię śmignął, podbiega i tym swoim wyszczerbionym toporem... Przybiegł zabrać swój topór. Wyszarpać z mojego ciała, to się zgadza. Nie, no tam się klepnął, nie wbił mimo tak, wszystko. Tak. Ale teraz... Będę inaczej opowiadał o tym, jeżeli przeżyję. W odczytałach jego czaszki widzisz błękitne ogniki. Ale wiesz, że ja coś o tą historię, tak? Spoko, spoko. Jezu, bo co ty się tak szalejesz z tymi... Jeżeli chcesz mnie nastraszyć tylko... Zaatakował cię... No... Trafił za te 16. To ja... To jest gra warta świeczki. Nie, że było 18. Ale mniej niż 16 cię nie rzucają. Atak jest bardzo... Co? Tylko jedno podbicie. Okej. Okay. Atak był bardzo... Czyli plus 2. Bardzo gwałtowny, ale w tym momencie nagle, tuż przed tobą, śmignął Kriodan, który swoją klingą odbił cios tego topora. My hero! Brzmi jak plot armor, to jest... My hero! To było słabe, to jest słabe. I tyle. Siwiński do nas, on się zna na swojej robocie. No. Jak będę miał taki krąg jak on, to też się będę znał. Tak, i on atakuje. Nie podoba mi się, ile tam rzutów. 11. Zaśmiałbym mu się w twarz, gdyby fakt, że z manewr mi nie wyszedł. Ale może mi wyjdzie unik. A, wdam nam karmy. Mam jej odpyty. Śmiałem się w twarz i unikam. Uniknąłeś. Tym razem to Kańczuk przeciął powietrze. I to? Kańczuk? To? To Kańczuk, nie. Dobra broń. Nie, myślałem, że to jest jakiś typ, to Kańczuk. Przeciął powietrze, że... Mamo, i ten typ się tak nazywa. Może tak być. Jarosław to Kańczuk na przykład. Jarosław to Kańczuk. Przeciął powietrze. I teraz? 12 obrażeń. W ostatniego ducha. Pragnę zwrócić uwagę, że było to przezajebiste wymanewrowanie go. Za 30.
No w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Nie wiedział, co się dzieje. No po prostu... Rzeczywiście... Łosio obrócił w plewo. Zaczął na kurwie koły wokół niego. Tak długo, aż nie wiedział, co się dzieje. Praca, twoje elfie kroki, elfie skoki w jedną, w drugą stronę. Wybiegłeś w lewo, kiedy sądziłeś, że zwrócisz uwagę przeciwnika, by tym kańczugiem zadał trafienie. I faktycznie tak się stało. Jednak szybki zwrot sprawił w prawo, że przeciwnik przecina powietrze w lewo, a ty ze swojej strony natychmiast atakujesz go w bok. Rozrywasz go swoim pazurem z Grimheimr i tenże też opada i rozprasza się w błękitno-niebieskiej mgle, w błękitno-białej mgle. Elf, który dobiegł do ciebie w tej rundzie... Elf, który dobiegł do ciebie w tej rundzie, powiedział coś po elficku, uśmiechnął się i natychmiast zwrócił w kierunku pozostałych. Ja bym tu. I co oni generalnie teraz robią? I teraz tak. Byłem na jedynce. Rzućcie, nie, proszę... To nie ma znaczenia, koniec walki. Rzućcie, proszę, wszyscy na atak. Po kolei. W sensie rzucenie taki czarów? Suchy, czy... Może być. No, jeśli to byłaby to może być karmą? Może być. Tak, może być, może być. Uuu! Czy mogę na to wyłączyć aurę? Możesz. Zrób wszystko to, co byś zrobił w normalnej turze. Normalnej swojej turze, bo to nie będzie normalne. To bym wyłączył, to bym nie wyłączał niestety. I powiedzcie mi, jakie są wyniki. 24. 15. 14. 15. I to teraz jeszcze poproszę o wynik z obrażeniami. To jakbym, nie wiem, efemerycznym pociskiem. Tak. Zakładając, że nie mamy podbić. Tak? Nie, podbicia macie. No, ale to jaki była ST? Tak? Cały czas tak samo. 15-7. Okay. Tak, 15 ataku, 7 okay. Obrażeń. Dobrze, że odłożyłem buraka. 12 obrażeń, 14 okay. Na atak. 24 na atak. Jeżeli wszystko jest tak samo, to mam... Jest tak samo. 13 obrażeń. 13 obrażeń. Dobrze. Zadaliśmy sobie wzajemnie obrażenia. Razem z dobrze. Rycerzami, elfimi rycerzami Kriodana Mag-Uidira walczycie w sali tronowej i kolejne ataki odnoszą coraz większy skutek. Udaje wam się, w końcu te duchy zaczynają żednąć. To, co wylewało się z tego żywego wyłomu, powoli się kurczy. Ale w pewnej chwili daje się usłyszeć, jakby właśnie dochodzący zza światów, szloch pomieszany z krzykiem. Nagle z tego samego wyłomu zaczyna wynurzać się jakaś upiorna postać. Kobieta o szkieletowej czaszce spływa powoli z tego wyłomu, osiągając wielka w rozbuchanej sukni z falującymi i unoszącymi się w powietrzu wokół niej fragmentami rozdartego materiału. Szkielet kobiety w tym stroju rozgląda się po sali i coś zaczyna mówić po elficku. Kurwa no! I zaczyna coś mówić niewątpliwie po elficku, takim szarpanym. Mefisaj! Konchobar! Asypesa! To zrozumiałem. Sami sobie pić tą flegmę, że się obrzydliwi. Ponieważ powiedz, że jeden z nas wypił dwie dawki. Tak, tutaj kolega tam. Elfy w kiedy. Tak mu zasmakowało. Niektórzy jeszcze walczą z pozostałością tych duchów i draugrów w sali tronowej. Natomiast Kriodan i zresztą większa część spojrzała na tę istotę. Wyglądają jak bladzi. Przejęci strachem. Kriodan natychmiast zlokalizował was ze wzrokiem i krzyczy po ludzku, żebyście zrozumieli. No. Dziękujemy. Dziękuję. Przecież on wie, że ja mu zdradziłem mój sekret, że tak? Mam gaz, no przecież. Okej. Okay. Szalona królowa Brig! Nie pozwólcie jej załkać ani krzyknąć! Nie pozwólcie, nie można doprowadzić do tego, żeby to zrobiła! Po czym rzucili się do ataku na mnie? Myślę, że to była sama druga akcja. Jak można... Żeby nie ugała? Tamte duchy już padły, tak? Te ich, czy nie?
Jakieś pozostają, część więc mniejsza tego rycerskiego oddziału walczy, ale większa część zwróciła się ze swoją migotliwą bronią w stronę tak zwanej królowej Brig. Słucham? Pytałem tutaj, czy to nie jest nowa walka. To jest nowa walka. Od nowa zupełnie? Tak. To już jest, nie zwracajcie uwagi na resztę. Ale chodzi o, czy inicjatywa jest od nowa? Tak. To wygląda jak szalona królowa. Ma sztylet i świeczkę. Znakomicie. Kriodan razem z innymi, gdy rzucił się do ataku na upiór szalonej królowej Brig, zawołał jeszcze do was, żebyście wsparli ich w walce. Tak, żeby nie było żadnej wątpliwości. Tak, żeby nie było żadnej wątpliwości, że wasza pomoc jest nieoceniona. I w tym momencie Olok ucieka. O, przypominam, że to jest sługa, który nie jest Harlem. No. A nie, oni... Oni chyba wiedzą, bo Konchopar... Oni wiedzieli, że przyjść ten... trzech Harlów. I on miał przyjść po trzech Harlów. I nie wiedział o ten Sudrim. Ale nie wiedział, że Krasnal jest. Jaką dokładnie wiedzę ma... Kriodan, tego nie wiecie. No nie, ale... Ale miał przyjść po trzech Harlów i zgarnął nas. I nie wiedział o Sudrim. Znaczy, Sudriego nie miało być w jego planach. Tak, tak. Więc de facto trzecim by tak wypadało, że... No tak pewnie musiałoby być. Chyba, że akurat jakiegoś trzeciego nie było w okolicy, no i tam. Czekaj, tego pierdolę. Na pewno coś ma. Właśnie, może jest... Czy jest już jakiś pole elf z migoczącą bronią? Tak, jest. Przemieszczam się i podnoszę jego broń. Okej. Dobra, czyli na początek pewnie muszę do niego podejść, nie? Skaczę cieniem do niego, nie? Przy czym zanim to zrobisz... Znaczy, okej, musisz rzeczywiście przemieścić się, żeby powiedzieć coś więcej. Mogę tam skoczyć cieniem, czy nie ma akurat cienia w okolicy? Możesz. Czy to jest 5 metrów? Czułeś... Czy jest to 5 metrów? Nie, jest to 7 metrów. To tak daleko. No to za drugim razem. I zanim on poczuł, to kolega Vanadis. Widzisz, że broń... Czułeś przede wszystkim, że... Z jakiegoś powodu ciężej używało ci się tej zdolności. Ciekawe. Jakbyś napotkał jakiś opór. Niemniej udało się i w chwili, w której znajdujesz się przy ciele tego elfa, widzisz, że broń jest albo srebrna, albo srebrem pokryta. O kurwa, jakie to jest, ja pierdolę, zbieraj, to po prostu zbieraj! Krzycz do nas! Bokstopy będę sypał wszystkim teraz. 11 na przeciwko fizycznej. Jej. 11 przeciwko jej fizycznej. Mhm. Ona ma 12. Jezus Maria, ma dwa razy więcej ode mnie. Ona faluje, unosi się w powietrzu, jakby tańczyła w tej sukni. Niewrażliwa na manewry, a niech to. Szału nie ma. To ja ten. To ja dziękuję. To ja postoję. Szalona królowa z swoją zapadłą, czaszkową twarzą obróciła się i gwałtownie smagnęła dłonią, która nagle przybrała postać szponu opazurzonego. Zaatakowała rycerza, jednego z elfich rycerzy. Dobrze! Rozrywając fragment jego połyskliwej kolczugi i odpychając go tak, że przewrócił się i przetoczył 2 metry jeszcze po ziemi. Drugim atakiem zaatakowała kolejnego. Tym razem jednak ten rycerz zbronił się. Nosi też tarczę. Na tarczy pojawiły się głębokie blizny, głębokie szczerby. Nie niszcz im pancerzy, nie wiesz ile one są warte. Miej litość. I to tyle, jeśli chodzi. Głupia cipo. To byłyby dwa zwyczajne ataki. Czyli jeden guma, tak, guma podwójna jak się okazało. Będzie mi się podobał mój poprzedni rzut. 14. Mówię, że ona ma? Ma obrony magicznej 14. Wyszło. Jest oślepiona. Ma minus 4 do wszystkich akcji. Na... 6 minut. Dożywotnio. Do wszystkich akcji na wzroku.
No tak, no ale gdyby chciała właśnie kogoś zaatakować, no to do tego ma minus 4. Nie mniej chciałem. Jest traktowana jako oślepiona. Szalona królowa wydała z siebie krótki skopet, kiedy oddziałało na nią twoje zaklęcie. Nie jesteś pewien, czy odniosłeś skutek, bo nie widzisz jeszcze przynajmniej niczego, co by na to wskazywało. Ale patrzy się na ciebie wprost. Być może patrzy po prostu to akurat... To chyba nie działa. Nie, to nie tak działa, Emgu, to zaklęcie. To nie jest zwrócenie uwagi. Wydaje się więc, że patrzy wprost na ciebie tymi swoimi zapadniętymi oczami. Ja jeszcze tutaj sobie tkałem wątek, tutaj rzucałem zaklęcie, a w mnie tak zwanym międzyczasie pytałem się Dachut, czy wie kto to jest? Nie dalej tego bądź. Dachut... Rzuć na siłę woli. Aha. Czekajcie. Krótkie pytanie. Czy komuś z was percepcja i siła woli zmieniła się od ostatniej sesji? Żeby nie. Chodzi o no nie, ale teraz mam plus 1 dzięki rezonansowi. Dobrze. A ile była moja siła woli? Chciała 8. R12. Jeśli dobrze pamiętam. U mnie jest plus 1, tak. No czyli 2K6. Dobrze, ja sobie rzucę za ciebie. Dobrze. Słyszałeś... W całym tym zamieszaniu i gorączki walki nie doszło, nie byłeś w stanie skupić się na całej wypowiedzi Dachut. Jedyne co udało ci się zrozumieć to, że słyszała o tak zwanej szalonej królowej Brig, która wygląda na to, jest matką Konchobara. Okej. Okej. Być może coś jeszcze padło, ale już nie byłeś w stanie tego wyłapać. Matka Konchobara, spierdalaj. Co tu się dzieje? Atakuję go! Ją! Ją, tak. Właśnie atakujesz rycerza. Nie, straciłeś bonus, już wyłączam. Nie, moje plus 1! I atakuję. To będzie słabo. Mówisz? Czy ten miecz ma jakieś bonusy do trafienia? Pewnie nie. Nie. Gdzie twoja wola walki? No dobrze. Optymizm! Aha. Nie trafiłem. No to ile rzuciłeś? 5. Nastawienie na trzech kościach. Skarbu. Na trzech kościach to jest wyczyn, rzucić 5. Ma mniej niż tamte duchy, rzeczywiście obrony fizycznej, ale nie ma niestety. No nie, pięć. Ale to powinna być epicka porażka, bo to powinniśmy korzystać z tej tam belki, gdzie tam było. Zaraz sprawdzimy. Nie, ona nie ma poniżej. No dobra, ale ma 14. Sprawdzimy ilu dla magicznej. Fizycznej mówił, że ma fizycznej mniej. Mówiła, że ma dużo mniej. Fizycznej ma mniej niż tamci mają, więc to nie musi być krytyczna porażka. Ale niestety 5 nie ma. No to teraz... Teraz jestem ja. Miałem 14 trafienie. Czy to jest sukces? I ona jest osaczona. Osaczenie oznacza, przypomnijcie, minus 2 do wszystkich obron. I sukces, i testów. Tak jakby miała dwie rany, no. Okej. Więc bez obrażeń. Czyli tak. Ona ma obrony fizycznej 8 standardowo, czyli ma teraz 6. Weszło! Prawie! To mam 21 obrażeń. O kurwa, sztyletem! Sztyletem! Zaatakowałeś sztyletem. I 21 obrażeń. Nie ginie! Ona dostała trafienie. No, tak się kończy przeważnie atak. Jak się go nie uniknie, ale tak. Twój pazur z Grimheim ciął powietrze i w końcu sięgnął celu. Tym celem była falująca, tańcząca pośród przeciwników szalona królowa. Pozostawiłeś wyraźną szramę, tak jak ten wyłom do Walheimu prowadzący tu w powietrzu nad wami, przecinający sklepienie sali tronowej. I zakrzyknęła z bólu. Siła tego krzyku sprawiła, że wszyscy, którzy znajdowali się w jej pobliżu, osaczający ją zarówno to nie ja. Halerowie, jak i rycerze Zakonu Siedmiu Wież, muszą sprawdzić, czy zachowają równowagę. W przeciwnym razie polecą. A jak jest ST? ST zachowania równowagi? Wynosi 12. Na krzepie. Ja mam 12. Krzepy. Na przykład 12. Twoje zadanie jest więc jasne. Masz K12 krzypy? Tak.
A, no okej, to sensowna wartość. Jeszcze raz, ile było tych obrażeń? 20? Jeden. Jeden. Zależy dwie rany. Yeah. Prawie. Leżę. Mam... No, to przyjdzie, no, ja mam 2K6, co w parę zdanie trudniej wyrzucić na 12 niż na 12. To by się nie udało, to by się udało? Zjebał. Nie. Zarówno Vanadis... Zawsze jest tak, że wartości graniczne łatwiej wyrzucić na tych niższych kościach. Jak i potężnej postury Odyn zostali pchnięci niewidzialną siłą na ściany sali tronowej. Odepchnęło was kilka metrów, jeszcze ze 2 metry przeturlaliście się po posadzce. To samo stało się ze wszystkimi elfami, z Kryodanem, Makuidriem włącznie. Ale wstają, wstają. Czy tylko ja teraz stoję. Tak. Dzielnie przed wrogiem. To była zwykła akcja za piątkę? To co ona zrobiła? Nie, to nie była jej akcja, to była odpowiedź na zadane obrażenie. O kurwa. Ale nie możesz ruszyć o 5. Jezus Maria. To nie tak ostro. No właśnie, aż się zdziwiłem. O, ale też nieźle. 19 na trafienie. 19 na trafienie, ona ma... miała mieć 8 bazowo. 8 bazowo. A jest osaczona? Czyli ma 6. Osaczenie jest od 3 w górę. Od 4 w górę. Od 4 w górę. To teraz może nie mieć. Nie ma osaczenia. To 8, no to no, ale i tak jest bardzo podbicia. Dobra. Plus 4 do obrażeń. Plus 4 do obrażeń i zadałeś obrażeń. To się okaże. A to będzie backstab. Spokojnie. Ale ma backstab na pierwszym czy na drugim. Bo przypominam, że nie wziął go na pierwszym kręgu. Każdy popełnia błędy. A tu mam poziom. Jakie obrażenia ma ten miecz? Zaraz ci powiem. Standardowy miecz ma 5, przypominam. Tak, bo wszędzie. Mój żelazny miecz miał 5. A, bo teraz faktycznie teraz jest ten system Sarosa. To... Tak, zależy z jakiego jest materiału. Tak, zapomniałem, że to w ogóle. To wszystko trzeba pytać, żeby się miecz złamie i tam. ten miecz ma. 8. Jezus Maria! Kurwa! Ulewam mojego buraka! Słucham? Spierdalam z tym skarbem. Ja też się zacznę rozglądać za lutem. Ja w tym momencie pierdolę, to oni zaczynają podnosić wszystko jak lew. 43 obrażenia. Co? No miałem dobre rzuty, no. Niech ginie, Emku, no. Niech ginie. A, bo ja bym miał zbawać, ale... Że tak 3 ranki to jest na dzień dobry. A, jeszcze plus 1, bo mam bonus aury do sneak attacka. Tak. Czyli 44 obrażenia. 44. Emgo, jak to nie jest śmierć, to ja nie wiem, co jest śmiercią. Przykro mi. To nie jest śmierć, bo nie wchodzi wszystko. To jest lepsza broń w kontakcie z duchami niewątpliwie, ale nie tak, że wszystko wejdzie. 2 rany zadałeś. 44 obrażeń, 2 rany. Ale podam, że to jest na przykład... O Boże. Ale weszło. A, bo ja jeszcze leżę. I teraz sobie może wstanę. Podstępne było twoje trafienie, gdy leżałeś sobie tuż pod nią zasadniczo. Ale odniosło skutek. Ma najłatwiejszy backstab w twoim życiu. I znowu, to co się stało, to co się dzieje, to jest rzecz, którą ona zyskuje darmowo. Krzyczy. Słucham? Krzyczy. Skutkiem tego działania... No kurwa, jestem blisko. To sobie utkałem w oczy. Ona... sięgnęła swoimi szponami pod twoją leżącą pod nią postać. Wiedziałem, że taka będzie bardziej. Sięgnęła swoimi szponami pod twoją postać, pod nią leżącą. Wczepiła swoje szpony w ciebie i uniosła cię. To jest gratis wszystko? Tak. To jest gratis. Uniosła cię, widzisz na jej czaszkowej, zapadniętej twarzy bezmiar złości i gniewu, po czym rozszerza swoje usta do nieludzkich, nieelfich nawet możliwości i krzyczy ci prosto w twarz. Ono ma retaliation tak zwane. Ale żądam, żeby to był przynajmniej jeden punkt akcji.
to będziemy zaraz, jak przyjdzie jej mowa, jej przyjdzie jej kolej, to do tego. Co się dzieje, jak mu się wydziera prosto w twarz? Wydziera się prosto w twarz. Już mówię, co się dzieje. 44 obrażenia. Razy dwa. Jeżeli masz metalowy hełm, to zaczyna rezonować i obrażenia razy dwa na przykład. To jest 21 przeciwko obronie magicznej. Spójrz na to z dobrej strony, podniosła cię, więc tam... Właśnie, zakładając, że już nie muszę leżeć. Chwilowo nie leżysz. Nie leżysz. To ja tak mam 8. To i tak są dwa podbicia. Dwa podbicia, aha. Bo to jest 5, tak, słusznie. Plus 4 do obrażeń. Plus... Jeżeli to będą obrażenia. Będą obrażenia, oczywiście. No ja sam od razu, to są czyste rany. Czujesz, jak fale jej dźwięku, jej głosu świdrują ci czaszkę. I w tym momencie to, co się dzieje, to... Ja 31 ran. Nie, obrażeń przeciwko obronie pancerzowi duchowemu. Przeciwko pancerzowi duchowemu. Ile dostałeś ran? Muszę policzyć. 31 to jest 28 po odjęciu pancerza, czyli dwie rany. Miałeś jakąś? Nie. Mało tego. A, nie. Tym krzykiem. Potężną, skoncentrowaną falą uderzeniową, wymierzoną wprost w twoją twarz, kiedy tylko puściła cię, bo ona krzyknęła chwilę po tym, jak puściła cię. Gdyby patrzysz na to w zwolnionym tempie, to ty opadasz, grawitacja, i nagle uderza w ciebie fala jej głosu, która śmignęła tobą, uderzyła wprost o ścianę sali tronowej. Tak, gwałtownie. Brzmi jak uderzenia, wbiłeś się w ścianę sali tronowej i otrzymałeś przeciwko pancerzowi fizycznemu. Tak na szkole to wszystko jest darmowa akcja. Też tak chcę. No, dam co najmniej jeden punkt akcji. Za dużo cutscenek, Emgu. 12 obrażeń. To. Pytam się, czy nie szuka przypadkiem jakiegoś halera. Jako swojego tego... Przesuwam ją o jeden. Bo bez przesady. Ona w odpowiedzi po tym ataku załkała, zaczęła zawodzić, a jej zawodzenie rozniosło się w powietrzu w taki sposób, że ty oraz części elfów większej udało się to przetrwać, chociaż odczuwaliście coś, siłę, która jak gdyby starała się wyrwać z was z życia. Jednakże po tym krótkim szlochu kilka z elfów bezwładnie padło na ziemię. Potem, gdy szalona królowa Brig przelewitowała na środek sali, tej sali tronowej, uniosła się nieco, a następnie zamknęła swoją twarz w dłoniach. Jej włosy, burza jej włosów zaczęła unosić się wokół, słychać jak jej szloch zaczyna narastać. I teraz Kryodan krzyczy do wszystkich, po elficku, a po ludzku do was. Brzmi jak podawanie kombosa. Tak. Teraz, halerowie, albo nigdy, zamierza załkać. Czyli nigdy. Co tam jest pierwszy? Czy ja dojdę w ogóle do niej w jedną akcję? Tak. Ha! Mam plan. Musicie zająć ją przez 5 minut. Skąd ja to znam? Jest to również czas, w jakim mogę uciec z tej sali. Pewnie tak, ona cały czas jest oślepiona, jeżeli to cokolwiek zmienia. Tak. Ona wznosi się powoli wyżej w powietrzu, po środku tej sali, wirując delikatnie. Włosy jej jak kołtuny węży szaleją wokół, unoszą się jak fragmenty postrzępionego widmowego stroju, a głos jej z jej szlochu narasta i narasta. Zaczynacie powoli odczuwać jego oddziaływanie, ale jeszcze nie skończyła. Czyli trzy kolejne. No tam
Ruszcie się. No to ja tkam wątek, no. Serio? Nie mam nic. Jeżeli to wyjdzie, to żyjemy. Ale to musi wyjść. Utkałem. Nie przekonujesz mnie, żebym ja został w tej sali. Widzisz, że twoi towarzysze, a przynajmniej Plank, dzielnie trwa na swoim stanowisku bojowym. Z jego ręce śmigają w powietrzu. Coś... Zapomniałbym o najważniejszym tutaj. Uciekajcie! W momencie, kiedy ja odpalam swój. Mogłeś powiedzieć, zanim zacząłem tkać wątek. Kryodan wręcz przeciwnie. Pomóżcie nam! Który brzmi bardziej przekonująco? Dobra, teraz Kryodan i Łoś, naraz, no. Zaczęła się znowu unosić i wirować. Słychać tym razem ten szloch wybrzmiewający potężniejszym, coraz potężniejszym echem. Macie wrażenie, że powoli wprawia samą posadzkę i ściany w drżenie. Nie będzie. No nie wiem. Mam coraz większe obawy. Jeszcze jestem ja. I tak udało się to kurczę do końca, nie spodziewałem się tego. Chciałbym rzucić na nią tak zwany Mind Fog. Jeżeli przebije jej obronę magiczną, ona zapomni, co miała zrobić. I będzie tkwiła w tym stanie, dopóki sobie nie przypomni. Aha. Okej. Okay. Znajesz, jak w tym wypadku ma to sens. Co ja to... Zjebałem. 12, ona ma 14. Ona ma 14. A nie jest osaczona, ani nic? Ale osaczona nie. Ale miała rany jakieś tam. Właśnie. Miała co najmniej dwie. Tak. Czyli ma 12. Macie rację. Ma 4 rany, ma to nawet, ma 10. Ma nawet 5 ran. To jest... Czyli trafiłem. Czyli trafiłeś. I co, to jest od razu. Nie musisz rzucać niczego więcej. Nie. Ona teraz w swojej turze będzie mogła rzucić na willpower przeciwko 10, żeby spróbować sobie przypomnieć, co ona tak właściwie tutaj robiła. Ale teraz jest dezorientowana, ma taki zamęt, nie wie, co się dzieje. Przeciwko 10. No dobrze, ale jeżeli się w swojej rundzie od razu jej się uda, to może kontynuować tkanie wątków? No ale jak rozumiem, to w sensie ona już teraz przestaje krzyczeć, więc co najwyżej będzie miała od nowa to zacząć ładować. Jak ja to rozumiem, zapomina. Forget what he was about to do. Więc nagle, momentalnie, ponieważ udało ci się pokonać jej obronę magiczną, szloch jakby zanika. No właśnie. Ale jak tkasz wątki normalnie i utkasz 3 wątki, może być rundę przerwy, nie? No tak, przy wątkach gdyby coś... Czarodziej... Tylko pytanie, czy to działa dokładnie tak jak wątki. Dobra, zobaczycie. Na razie jestem ja. Zanika. I kosa w plecy. Czy tam gdzieś? Pod żebro. Kosa pod żebro. Nie, ja przetnę struny głosowe. O. Czy tak skoczysz wysoko? Zobaczymy. Ale pragnę przypomnieć, że ona ma tylko 3 obrony, więc trafiłem. Także trafiłem. Rzuciłeś 3? Nie, 4. 4. Na 2K6K8. Tak. Także tego. Trafiłem, liczy się. Na chuj drąży Stefan. No właśnie. 7. Tak. Nie zobaczymy, co sobie przypomni. No tak, to nie brzmi niestety jak rana. Niestety dla was. Teraz muszę wybrać willpower against effect step, a effect step jest 10. Effect step jest 10. Tak. Ona rzuca 4K12 K7. No pewnie ma jakiś wyjebany ten willpower, no ale... minus 5. Ma minus 5, właśnie. Więc to jest uwzględnione. Zrzucić 10 to nie jest kopsiu. 7. No, nie pamięta. Rzuciła 7. Nie pamięta. I co ja to kurwa robię? W tym momencie rzeczywiście... A co to na tracie akcję, czy co tam się dzieje? Nie, no możemy jakieś proste akcje w stylu bronić. Mogę normalnie, to jest jak rozumiem darmowy test. I teraz po prostu jeżeli ktoś ją zaatakuje, to ona się broni. Tak, w sensie, ale po prostu zapomniała, co w danym momencie, wiesz. Rozglądasz. Może tylko reagować. Jakie są domyślne akcje? No można robić normalnie, może robić wszystko. Po prostu zapomina, co tu robi, zapomniała, co chciała zrobić, tak ogólnie. Z kim walczy, dlaczego? Tak, jeżeli ktoś ją zaatakuje, to się będzie broniła, wiadomo, ale... Rozgląda. Teraz jest jej akcja, co ona teraz powinna zrobić? To jest pytanie do Emga. No już mówię teraz, co robi.
nie przypomniała sobie tego, co robiła przed chwilą. Właśnie, że miała nas wszystkich zabić. Jej szloch zanikł już zupełnie. Nie słychać. Przestało wszystko drżeć. Dziękuję. Natomiast wy patrzycie na nią. Ona spojrzała na was. Na tej zapadniętej twarzy maluje się widmowa wyraz zdezorientowania. I po chwili unosi swoje upiorne ręce, spogląda... Jak patrzy, skoro ślepo. Unosi swoje upiorne astralnie ręce, spogląda jak gdyby właśnie na nie, na was. Wykrzywiła się w jakimś grymasie, krzyknęła coś przenikliwie, ale nie w taki sposób, jak to czyniła wcześniej, kiedy odczuwaliście tego negatywne skutki. Jej krzyk rozszedł się falą, nie czyniąc wam żadnej widocznej krzywdy, po czym nagle, po tym piskliwym, zgrzytliwym tonie, poniosła się i wpadła wprost w wyłom, który widzicie. Aha. Wy natomiast, kiedy tylko ona zniknęła, z wyłomu cały czas sączą się błękitno-białe mgły. Tu i ówdzie jeszcze pojawiają się, formują się draugry i upiory, te pomniejsze, z którymi wcześniej mieliśmy do czynienia, ale elficcy rycerze się nimi zajmują w międzyczasie. Kryodan zaczął coś mówić po elficku, wy jednak już nie byliście w stanie się na nim skupić. Nagle bowiem odczuliście... Tak, ale to jest inna sprawa. Wy nie byliście jeszcze w stanie spróbować nawet skupić się na jego słowach. Nagle bowiem odczuliście, jak coś unosi was w powietrze. Nie! Próbowało wyrwać was albo coś z was i w okamgnieniu rzućcie wszyscy na siłę woli. Czy mogę dodać karmę do nie. tego rzutu? Nie. Jak możesz, to możesz, no ale raczej nie możesz. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. To jest też na interakcję. O kurna! 5. 4. 19. 19. Prawie ci się udało. Nie ma prawie. Wy, to znaczy Vanadis oraz Odyn, Bez większego oporu, nie stawiając, nie byliście w stanie temu się sprzeciwstawić, polecieliście natychmiast za szaloną królową Brick wprost w wyłom i zniknęliście w tym wyłomie. Ty przez chwilę walczyłeś, opierałeś się. Zakłótnie możemy jakoś pomóc? To nie oddziałuje na umysł. Ale rzucam na siłę woli, no nieważne. Ale to jest inna sprawa, więc tego nie czujesz. Ona zresztą nawet ci mówiła, jak pytałeś w środku, pomóż mi, pomóż, no nic. opierałeś się. Jakiś elf chciał nawet rzucić się w twoją stronę, żeby cię przytrzymać, za nogi złapać, czy coś. Nie udało się. On złapał i ściągnął ci buty. Poleciałeś zaraz za swoimi towarzyszami w stronę wyłomu. Pilnujcie mojego kapelusza! Dobra. Świetnie, czyli wciągnęło nas do świata duchów. No i trzad. Rewelacja. Zawsze jakieś nowości. Nowe doznania to więcej expa. Wolę go zdobywać w jakiś prostszy sposób. Zabijam dziki w lesie. Trzeba było zajebać ducha, to by się... no. Znaleźliście się... Akurat ja swoją część zrobiłem. Ja też! Którą? No, ja zadałem połowę ran, jakie otrzymałem. Jaką a ja połowę? Sprawiłem, że nie krzyknęła. Miałeś za jedną ranę, zadałeś 19 obrażeń, brakowało ci kurwa jednego. Kontynuuję, bo się będziemy wzajemnie oskarżać, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Wystrzeliliście jak z procy. Przez pół walki próbowałeś uciekać, zamiast walczyć. Vanadis oraz Odyn. Mhm. Wyskoczyliście jak z procy przez... mknąc przez gęste, błękitno-białe mgły tego bezkształtnego świata. Nie macie wyłomu przed oczami, nigdzie go wokół nie dostrzegacie. Same snujące się mgły i opary. Kurwa, no moje tatuaże. W pewnym momencie słyszycie odbijający się szerokim echem głos, który coś mówił o jakimś kapeluszu. I widzicie, jak z procy, po paraboli, wpada w waszą stronę, leci, jak pocisk. No ciekawe, kto mógł coś mówić o kapeluszu, nie? Jotun Plank przetoczył się po tej spowitej mgłami ziemi i znalazł się pośród was. Dobra, gdzie my jesteśmy?
Rozglądam się bacznie wokół, istotnie. Jesteście w krainie. Wiecie, przypomina to wam do złudzenia to, co widzieliście przez otwarte czy bramy duchowe Trigvi w Gotarlandzie, czy Argetlama od Dahut w Sigardzie, te snujące się opary i świat bieli i błękitu. Jesteście teraz w tym świecie i... To jest lokalny świat duchów, lokalne zaświaty, tak? Tak. Bo ustaliliśmy, że każdy... Jesteście w Valheimie, Manaheim. Tak, no właśnie. Okej. Okay. Ten... Wydaje się, że ten bezkształtny... Że ten świat tylko momentami, jak się rozglądacie jeszcze w milczeniu, tu i ówdzie przybiera jakiś kształt, który mógłby być nakładką na ten fizyczny świat. Taki trochę astral, tak? Jak gdyby. Stary z tym, że astral. Kompletnie tracicie tutaj poczucie swojej orientacji. Jeśli coś na moment przybiera ten dający się rozpoznać kształt, może pałacu, może miasta Caer Tor, nie jesteście w stanie tego stwierdzić. To jest widziane z bardzo bliskiej odległości i w sposób nieregularny się pojawia. Jesteście dosłownie, jak chciałoby się powiedzieć, dzieci we mgle, no tutaj halerowie we mgle. Co robicie? Jak wyglądamy? Tak samo? Tak samo. Macie dokładnie to samo. A czy ja jestem, nazwijmy to, rzeczywisty, fizyczny? Tak. Wyraźny? Tak. Jako fizyczne istoty żyjące... Stoimy na żyjący, ziemi? Czy unosimy się w przestrzeni? Czujecie pod sobą stabilny grunt. Ale to wszystko spowite jest jakby zrobione z mgieł. Czasami macie wrażenie, że kiedy spoglądacie pod swoje stopy, te mgły przybierają postać dających się rozpoznać fragment jakby bruku, ulica? Dobra. Obawiam się, że znam odpowiedź na te pytania, ale i tak je zadam. Czy ktoś z was wie, jak się tu znaleźliśmy? Ogólnie w tej sytuacji, która przed chwilą miała miejsce. A, czy nie tutaj, tylko ogólnie wcześniej. Tak. Dobrze. Czy Dahut jest obecna? Tak. No to czujesz jej obecność. To po pierwsze... Chciałbym się... Ponawiam pytanie, które zadałem na samym początku. Co tu się kurwa dzieje? Czyli jak się znaleźliśmy w tej sali tronowej rozpadającej się? Dahut, co ona na to? Dahut powiada ci, że... A ja wam co powtarzam. Powiada ci, że to, co było dla niej również zaskakujące, jej świadomość, podobnie jak twoja, była jak gdyby wyłączona. No również. Więc odzyskała w pełni... to poczucie swojego umysłu w twojej przestrzeni mentalnej w chwili, w której ty też to zrobiłeś. Mhm. Czyli chuja wie, że się powtórzę aż. Dobra, a czy ma jakiś pomysł? Czy jak normalnie śpisz, to ona czuwa? Tak, w sensie tak może być. W chwili, ona jest niezależnym... Jestem, ale czy ma dostęp, tak, ale jak ty śpisz, to nie ma twoich zmysłów, nie? Czy ona wtedy coś widzi, czuje? Wydaje mi się, że tak. Znaczy, po prawdzie to nie rozmawialiście o takich szczegółach. Co szczegóły? Oczywiście możesz potem to wrócić. W wolnej chwili pogadamy o tym. Ale przyjąłem, że tak. Przyjąłem, że ona jest świadoma. Ona tylko nie... Nie widzi. Nie widzi. Słyszy. Dlatego tak. Porozumiewaliśmy się pierwotnie przez kartki papieru. Tak. Dobra. A czy ma jakiś pomysł? Jak opuścić tę krainę, w której się właśnie teraz znaleźliśmy? Jako ma dużo większe doświadczenie w przebywaniu w krainie duchów niż my. No więc właśnie. Pewnie trzeba znaleźć nową bramę, tak? Że oto zostaliście wciągnięci, wessani do krainy umarłych, Manaheimu, i żeby się stąd wydostać, musielibyście albo odnaleźć jakąś bramę, albo ten wyłom. Przy czym wy tutaj zwracam na to uwagę. Nigdy nie słyszała o zjawisku, o działaniu, które z fizycznego poziomu dosłownie rozerwałoby fragment Valheimu. Dobrze. To jest dla niej tak, wszystko na to wskazuje, tak ci mówi, szczerze, tak samo nowe. No to szukajmy dobrych stron. Jeszcze, zanim tutaj kurwa, miałem. Zaraz twoja strona przyjdzie, natomiast zanim do niej dojdzie, ona jeszcze ci mówi i to jest bardzo poważny, ostrzegawczy ton. No. Po
powinieneś uważać i uprzeć swoich towarzyszy również. Żywi przebywający zbyt długo w Walheimie mają niebezpieczną tendencję do przeobrażania się nieodwracalnego w draugry. Ci, z którymi walczyliście wówczas, to właśnie śmiertelnicy, którzy nieopatrznie zbyt długo przebywali w krainie umarłych. Przekazuję wam te jakże istotne ostrzeżenie. Wszyscy zginiemy. Wszyscy zginiemy. Chciałem powiedzieć, że mamy... Wasza optymistyczna strona, proszę. Optymistyczna strona. No. My możemy spotkać twoje duchy zmarłych, które mogą się z nami podzielić pewną wiedzą. Przy odrobinie szczęścia moglibyśmy na przykład znaleźć Algira. Który... Algiza. Algiza. Ale co on by mógł nam powiedzieć? Na przykład jak zginął od drewnianego miecza. Ale co nam da ta wiedza? No dobra, kurwa, ale to zawsze jest jakaś, wiesz. To jest raz. Dwa, możemy poszukać jakichś, nie wiem, zmarłych Landwehrmierczyków. Zdaje się, że... bo tak... Nie możecie, bo trafiasz do... pamiętasz, o tym się mówiło. No. Karą Landwehrmierczyków za tę zuchwałość, pychę i arogancję było skazanie ich na wieczną duchową tułaczkę po ich królestwie. Zamknięto ich, zamknięto wszystkie bramy, osobną strefą, zamknięto wszystkie bramy, a Nimue, perłowa pani, cofnęła swoim kosturem bieg dwóch rzek, czyniąc z tego nadnaturalny, magiczny mur niepozwalający upiorom Landwehrmierczyków wyjść poza granicę Landwehrmierczyków. No dobra, a teraz przypomniałem mgłu, bo to ustaliśmy To są... To była próba znalezienia jasnej strony. Nie, ale już znaleźliśmy tą jasną stronę. W kontrze do tej jasnej strony, Dachut jeszcze ci szepcze w umyśle, że jest prawdą, że można napotkać tutaj duchy, które mogłyby służyć pomocą, ale jest tak samo prawdopodobne, że znajdą się tacy, którzy będą chcieli czegoś wręcz odwrotnego. Nie, szklanka jest w połowie pewna dla mnie, w połowie pusta dla niej. Bardzo dobrze. A teraz, dla mnie jest całkowicie pusta. A teraz przypomnij mi, trafiasz do Vanaheimu tam, gdzie zginąłeś, czy tam, gdzie przynależałeś? Do Valheimu. Wiecie, że kiedy się umiera... Do Walheimu. Że kiedy się umiera, czuje się naturalny zew do jednej z bram. Może to być najbliższa brama, trudno. Może to być powiedzieć. Jeśli jest się kluczem, bo można być kluczem do takiej bramy, wówczas przebywa się tę wędrówkę, by ją otworzyć. Jeśli nie, to po prostu ciągnie cię do najbliższej bramy twojego rodzaju, czyli takich śmiertelników. Ale to wtedy, kiedy się umiera. Wy nie umarliście. Nie, nie, bardziej mi chodziło o to, że na przykład jeżeli Bóg zginął w Manaheimie... Zginął w Manaheimie, to normalnie odbywa wędrówkę wprost do bramy manaheimskiej, ale wówczas właśnie, ponieważ jest to status Boga, inni bogowie i ich heroldzi odpowiadający za tę wędrówkę, czyli Lodur Zimnoręki i Hjalmar na przykład, prowadzą te specjalne duchy do Sigardu. Żeby tam, w tamtejszym Walheimie spędzały czas. Dobra, w każdym razie jest to okazja do spotkania kogoś ciekawego. Czy Dachut ma jakiś pomysł? Poza ostrzeganiem nas, że zaraz zginiemy? I ona też. Jak wygląda brama od środka? Spytaj ją. No pewnie jak brama od drugiej strony, w sensie to... Pytam ją. Dachut stwierdza, że od zewnętrznej strony... Od wewnętrznej strony. Od wewnętrznej strony, od strony Walheimu, bramy nie są niewidzialne. To znaczy, jeśli jakąś się znajdzie, to ten konstrukt jest widoczny, nie trzeba rzucać. To dobrze. Ale jednocześnie stwierdza, są nie do otwarcia, że... Trzeba mieć klucz. Od zewnętrznej strony jest ciężej otworzyć tak. Od wewnętrznej strony jest ciężej otworzyć taką bramę, plus samo nawigowanie, jeśli nie ma się wiedzy, jak to robić w krainie umarłych, no, jest trudne. Dachut wydaje się dość przejęta tą sytuacją, bo oto wyrwała się z tego więzienia, w którym przebywała przez tyle lat. Ty wpierdoliłeś po prostu. I nagle oto z tobą się znalazła w podobnej sytuacji. Mówiłem ci, że ze mną nie zginie. To ja jeszcze biorę, no, tę bransoletę, którą cały czas mamy, jak wiecie, no wszyscy.
Tak, macie wszystko. Mało tego, jesteście w stanie korzystać tu ze swoich zdolności. Nic was nie blokuje. Odczuwacie również, i to było odczuwalne i słyszalne od samego początku waszego tu przebywania, melodię. Takie minorowe zawodzenie. Coś na kształt tej melodii w trochę bardziej smętnym jeszcze tonie, ale to się rzeczywiście rozsnuwa. Okej, dziękuję. To zawodzenie jak mgły. Jesteście, wiecie, że jesteście w stanie korzystać ze swoich mocy i talentów. Staram się jakoś to nigdy tak nie działało, ale wywołać naszego patrona, Boga, którego bransolety zresztą mamy cały czas. Umiejscowienie jej. Halo? Widzę, że ma. Zordon? Mamy mały problem. Ja natomiast będę starał się wywołać Eocha. A właśnie, albo Eocha, to jest druga opcja. Cokolwiek, no. Halo, ratunku! Ja na testu zdrowienia. Proszę bardzo. Weź, ulecz mnie w wolnej chwili. Właśnie, przecież... Ja jestem medyk, jak się okazało. Tak. Jakiś czas a ja to pamiętam, gdyż w miarę na świeżo mam te wszystkie sytuacje. Typu, kurwa, jak można dwa razy z rzędu nie wyrzucić pięciu? Też to widziałem, też to oglądałem we wspomnieniach. No, 10. Widziałeś, nie wiem na kogo z was, ale... Na mnie. Dobrze, kurwa. Proszę. Na ciebie będzie 4. Kurwa, 10. Masz, dwa kurwa, skoki. Szczęście. Masz szczęście. To było plus 2, czy plus ile? Ile to masz? Plus 4. Ja mam na trzecim poziomie. Tak, ale to jest sukces daje... Tak? Plus... Tak po prostu? Nie pamiętam. To jest pytanie moje. No, no to ja też nie pamiętam. To jest twój skill. Ale ja nigdy jeszcze nie liczyłem siebie, zawsze musiałem leczyć was. Obawiam się, panowie, że musimy określić jakiś kierunek, jeden. Idziemy w losowym kierunku i cześć, no. Mam genialny pomysł, rozdzielmy się. Ten rezonans dalej działa u nas? Właśnie. Sprawdź, gdybyś chciał go włączyć, co by się stało? No. Nie, na przykład, znaczy dalej się wyczuwamy, gdzie jesteśmy. Mgu! Tak! Jeśli włączył ktoś z was to rezonowanie? No, to nie, no. Bo mam, ja mam jeden ładunek jeszcze tylko, wy macie pełen komplet chyba. No przepraszam, ja też na kurwę. Jak tego przecież? Mamy 17 razy po 7 rund na przykład. No, no właśnie, wiesz. Tak. Tak? Tak! Ja tylko się dziwiłem, to jest od włączenia do włączenia. Włączysz, masz 7 rund i jeszcze masz na przykład 6, jeśli twój atrybut to 7. W ten sposób. Aaa. Tak. Czyli to kwadrat, jest kwadrat. Tak. Okej, okay, no dobra, to mam rzeczywiście nieskończoność. A mogę włączyć to 3 razy? Dla siebie, dla niego i dla niego? A, nie, możesz tylko raz. Skoncentrować to na jednym celu. Okej. Okay. Obieramy losowy kierunek. Ale to możemy obrać 3 kierunki na raz i potem się tylko rezonować do siebie. Tak, tylko wiesz, jak będziemy szli na przykład tydzień w jedną stronę, to potem, żeby się znaleźć, będziemy miesiąc. Plus jak coś na zasadzie zacznie nas napierdalać, jakieś złe duchy, no dobra, to chociaż, lepiej być w kupie. To chociaż idźmy ławą, no szerzej. Możemy iść tak, w jakiejś tam odległości, nie wiem, 100 metrów od siebie, coś takiego. Ale generalnie w miarę jednym kierunku bym proponował, mimo wszystko. A co ty na to, Vanadisie? Potakuj. Ja nie bardzo lubię sensu iścia, chodzenia. A co innego mamy zrobić? Ławą? Nie, ławą. Musisz szukać większy teren. Ruszyliście więc przez te mgielne połacie bezkształtnego... Tak. Bezkształtnej krainy duchów. Tak właśnie było. W kierunku, który wskazuje nasz znacznik na mapie. Czekamy tak, X-a i jedziemy. Zadanie, wydostań się ze świata duchów. Gdzieś idziecie. Czy można tu i chodzić w górę albo w dół? Nie. To dopiero początek kombinowania. Nie. Jakbyśmy tu zginęli. Wiesz, że możesz skakać. Zabijmy go, sprawdźmy. Wydaje się działać podobnie. W sensie grawitacja i tak dalej. A to było ciekawe. Nie. Czy jeżeli go zabijemy, to on trafi do tego, do Manaheimu na przykład. No właśnie, na drugą stronę go porzuci. Muszę skinąć, żeby wrócić z powrotem. Poczekamy z sprawdzeniem tej opcji. Nie oddaliliście się bardzo, tak? Jak ja odpalę duchowe widzenie, tak? To cokolwiek zmienia to w krajobrazie, który postrzegam? Widzę jakieś nowe rzeczy? Odpal.
Ciekawe... Co ci powiem? Musisz odpalić, żeby się dowiedzieć. Ciekawe, czy jest Valheim Valheimu. Taka incepcja. Jak duch zginie w Valheimie, to trafia do Valheimu Valheimu. 10. Wydaje ci się, że na czas trwania tu i ówdzie niektóre kształty nabrały większej wyrazistości. No, tylko tyle. W sensie kształty tego, co jest w świecie fizycznym, czy kształty tej mgły, która jest tutaj? Tej mgły, która w tych właśnie momentach, w tych właśnie miejscach przybrała ten fizyczny, okay, jakby nakładki, kształt świata fizycznego. Mm-hmm. Było tego jednak bardzo niewiele, jasne, by jakoś się sugerować, czy miecie punkt odniesienia. Nie oddaliliście się, wydaje wam się przynajmniej, bardzo. Gdy wokół was zaczęły gromadzić się, zbierać smugi błękitno-białej mgły przyjmujące coraz to wyrazistsze postaci, sylwetki stworzeń, które przypominają przyodziane w zniszczony pancerz, zniszczony ubiór, szkielety, duchy, gdzieniegdzie pomieszane z makabrycznymi potworami. Wydaje się, że w tym pierścieniu zbliżają się do was takim migawkami, są coraz bliżej i bliżej. To chyba uciekamy. Sunąć, zamykają was w tym pierścieniu. A, to jest kadscenka. Tak, to okay. Raz, a dwa, że nie możesz wiesz, uciec, bo cię zamykają w pierścieniu, więc gdybyś nie pobiegł, to... Możesz poczekać, że będziesz tuż przed tobą, zniknie, robisz krok, a on się pojawia za tobą. Kiedy korzystaliście wcześniej ze swoich zdolności... Jakich zdolności? Tego rezonowania choćby. A. To zawodzenie wydało się, że tutaj przede wszystkim to właśnie odczuwaliście. Nie czuliście rezonowania i fal, które roztaczacie wokół siebie, które od was odchodzą, tylko jakbyście byli źródłem tego zawodzenia. To ciekawe. W odróżnieniu od sytuacji w świecie fizycznym odczuliście. Te zbliżające się kształty upiorów i potworów, ich duchów, uniosły w swoje łapska i broń. Co zamierzacie robić? Co zamierzacie zrobić? Rozumiem, to faktycznie jesteśmy zamknięci i nie możemy uciekać. Wygląda na to, że faktycznie że zamyka was pierścień tych stworzeń. Chuj. Nie sposób ci zliczyć. To grubo. No właśnie. To myślę, że nie będziemy na razie walczyć z nimi. Może zrobię jakąś iluzję, w końcu jestem iluzjonistą. Cwane. Ja bym schował gdzieś się schował, ale nie mogę się schować tylko za twoimi plecami. Schowasz się za iluzją, którą zrobię. Chcę wycerować drzewo, za które się schowamy. Ale skoro oni nas otaczają, to zawsze będzie dupą. Gdzieby się nie odwrócił, zawsze dupa jest z tyłu, no. To las. Nie no, no chuja możemy zrobić, no. Czyli czekacie. Zaraz coś wymyślimy. No i w tym momencie, kiedy wymyślasz, to się coś zbliżają. Przyjmujemy bojową pozycję. A ja na przykład włączam rezonowanie i zobaczę, co się stanie. Dużo jest ich... dużo jest szeregów? Nie sposób stwierdzić. Jeśli widzisz jeden, na pewno, może dwa, może jest coś jeszcze za nim, ale widzisz po prostu mgłę. Być może jakbyś się zbliżył, ta mgła nagle przybrałaby te rozpoznawalne kształty takich stworzeń, może nie. Proponuję, w takim razie idziemy dalej. I po prostu zobaczymy, co się stanie. Tak, no co będziemy stali w miejscu. Dobra, to faktycznie, próbujemy po prostu przejść przez ten pierścień, który się zaciska. Oczywiście Odzyn idzie pierwszy. Od tego jesteś tutaj ty. Jestem magiem, nie mogę być magiem i tankiem, to się wyklucza. Jesteś magiem i tankiem, to się nie wyklucza. Przypominam, że na przykład... Sam ten... chciałeś. Arcane Warrior w tym, w Dragon Age Origins. Kto z was szedł pierwszy? Olok, to powiedziałem. Znaczy nie, ja głoszę na Jotuna, bo on jest Jotun idzie pierwszy. Dobra, chuj. Stracę przytomność, tak. Będzie spokój. Jotun, chciałeś przejść przez ten rząd. Widzisz jeden, potem drugi pierścienia tych fantomów, duchów i upiorów. Jeden cię trafił.
Co znaczy trafił? Czyli on uderzył, zaczął cię, atakować. Zaatakował cię, nie zrobił ci, bo jego atak okazał się dość niesprawny, więc odczułeś tylko to, co odczuwałeś tam w zniszczonej sali tronowej, ale niewątpliwie zamierzają zaatakować. Jaka jest twoja odpowiedź? A mogę nadal spróbować po prostu przez niego przejść? Oczywiście. To tak robię. Próbuję opuścić ten pierścień, który się zaciska wokół nas. Po prostu. Okej. Okay. Licząc, że mój pancerz uratuje mnie. Rzuć na zachowanie równowagi. Tak po prostu? Tak. Emgu. Tak się nie robi. I myk, ósemeczka. Ósemeczka. Duchy i upiory oblazły cię jak mrówki. Przyczepiły się do ciebie, zaczynają cię zakończyny łapać i czujesz, że to ci niewątpliwie spowalnia. Czujesz również zmrażający uścisk, który... Gdzie mnie tu, biedaki? 14 przeciwko obronie magicznej. No to niestety weszło, bez podbicia, ale weszło. To są obrażenia już. A. W sensie. Ale to 14 to był rzut na atak? Obrażenie. Nie, atak ja już wykonałem, ale... No właśnie, nie obronie, tylko pancerzowi. Pancerzowi. Tylko pancerzowi, no. Otrzepuję się oczywiście, ale no irytuje mnie to coraz bardziej. Ale brnę. Okej. Okay. Dopóki mogę, brnę. Wydaje się, że tych stworów, tych upiorów i fantomów zaraz się jeszcze bardziej zaroi. Aha. Że nagle ta mgła wypluje ich jeszcze więcej. Dobra. Ale... Ale? Zanim to się stało, one wszystkie spojrzały w jednym bardzo konkretnym kierunku, jakby ktoś na coś im wskazał. I rozpierzchły się. Jakby szczerze przerażone. Chyba uciekamy z nimi, nie? Też to rozważam. Ale czy my czujemy coś z tego kierunku? Ten zaciskający się na was stopniowo krąg rozsypał się tyralierą i pomknął we wszystkie kierunki z wyjątkiem tego, w którym zmierzaliście. To jest dobry znak! A, czyli one uciekały stamtąd, naczepiły na nas, potwierdziły, że czas uciekać dalej. Już nie wiadomo, czy uciekały, no. I teraz oto przed wami. Dasz coś na scenki. Tak. To ja jestem dalej z tyłu. To ja jestem dalej z jakieś, przodu. Jakieś życzenia co do, nie wiem, to rozstawienia? W środku. Okej. Okay. Znaczy, jakby coś nas od tyłu zaszło, to nas... Tak, tak. Oby nam coś zaszło od tyłu. Przed wami, z tych mgieł, o kształcie wyraźniejszym niż wszystko to, co do tej pory widzieliście, mówiąc o tych, o fantomach, upiorach, pojawia się coś, co można nazwać upiorem, ale jest to olbrzymi upiór. W wielkości wysokości trzech ologów albo jotunów, szeroki, z lewitującą, postrzępioną fantomową szatą, oraz kapturem, który skrywa oblicze. Widać jedynie na poziomie oczu ogniki niewielkie, też wyróżniające się w tym bezkształtnym środowisku. Oto przed wami, nie widzicie kończyn, nie widzicie dłoni, to wszystko jakby przykryte tą falującą szatą, zastanęła ta wielka istota. Witaj, Mimirze. Potem, kiedy pierścień upiorów i fantomów rozproszył się, już nie widzicie nikogo innego w pobliżu, tylko tego wielkiego upiora, on przemawia głosem głębokim, dudniącym. Ale nie jest rozkazany, jest wyraźny. On jest bardzo wyraźny. Wyraźniejszy niż wszystko inne. Przemawia więc tym... swoim głosem. Oczywiście mówi po elficku. Mówi w języku, który każdy z nas rozumie. On przemawia w taki sposób, że... Tak, dla mnie słyszeć. On jak gdyby przemawiał
Także słyszycie jego głos, a jednocześnie rozbrzmiewa wam pod czaszkami bardzo wyraźnie. Rozumiecie go bez najmniejszej wątpliwości. Mówi język, w którym wydaje wam się posługuje się, to język ludzki. Okej. Okay. Zbłądziliście we mnie. Co? A ja zostałem poproszony przez waszą matkę, by was odprowadzić. Uczynię to. Spełnię jej prośbę. Jam jest Valheim. Pamięć eonów tego świata. Ciekawe. Grubo. Czyli to jest manifestacja. Spotkaliśmy całą krainę naraz. Spotkaliśmy świat. No dobra. Poczekaj, spację. Przyznaję, że trochę straciłem rezerwę. Tak. W sensie tego się nie spodziewałem, więc trzeba to trochę przemyśleć. Ja odpozowuję. Nie! Mówię prowadź! Nie, prowadź! Nie! Tak, prowadź! Nie! Może się go spytamy o coś przy tej okazji. No to, ale przecież mamy całą drogę, ja pierdolę. Ale no przecież... a to już, może to jest za zakrętem. On jest całym światem, no pokaże swoją... Tak. On robi tak i jesteśmy. Co, dobra. Kim jest nasza matka? Bank. Chciałeś, masz. Też się chciałem, pytanie. To zapytać, ale tak bardziej... Widzisz, a ja pierwszą to wpadłem. Ogólnie, no. Taki chuj. Wasza matka jest... jako i wy, niezwykłą istotą, nawet bardziej niezwykłą niż wy jesteście. Ona ocaliła mnie eony temu przed unicestwieniem. Winny jestem jej przysługę. Tedy spłacić ją zamierzam. Nie czuję się usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Pomimo tego, że domyślam się, o kim mówi. Tak? No, naszą matką, znaczy, nie. Mógłby być Hermod. No właśnie, chyba mówimy o Hermodzie, czy nie? No tak, no. Tak, no właśnie. Ale... Okej. Okay. Widzicie... Pradawny, tak? O, for fact. Że nagle gdzieś, jeśli można to nazwać cieniem oblicza tego upiora, mimo wszystko przewijają się jakieś twarze, gdzieniegdzie ustępuje ten cień więc i zauważacie, że te twarze, jest ich setki, może tysiące, mieniące się dosłownie jak blask kryształów, zmieniający z sekundy na sekundę. Zresztą sam głos tej istoty również przywodzi na myśl Legion Włosów. Mhm. Jestem... pierwszymi, z których ojciec nasz Fafnir stworzył tę krainę zwaną przez was światem umarłych. To Fafnir był pradawnym. Czyli go stworzył pradawny. To on jest. A nie on jest pradawny. Jesteśmy tak. Tymi, którzy postawili fundament pod tę krainę. Jesteśmy tą krainą. To ja... zadam to pytanie, czy przez naszą matkę rozumiesz Hermoda, czarnoksiężnika? Upiór o tych tysiącu twarzach popatrzył na ciebie, po czym stwierdził, że nie. A to teraz no i co? I co? Ale bardzo dobrze. A to ja w takim razie ponawiam moje pytanie, kto jest naszą matką? Bo ja zadałem na początku, to było pierwsze pytanie, które mu zadałem. Tak. Kogo ma na myśli, mówiąc naszą matkę? Jak możemy ją nazwać po imieniu? Jest istnieniem wszędobylskim, wszechogarniającym. Choć jej echo słabnie coraz bardziej. Nasza matka jest taką materią. Jak właśnie... jest samym istnieniem. Tylko to jest pytanie, czy on na nas mówi, wiesz, w sensie, że my jesteśmy szczególni, czy nie wiem, może, wszyscy bogowie... A może też... on też uważa nas za Hermoda, znaczy, on o Hermodzie mówi, on że też może... o matce Hermoda mówi. Albo tak, bo faktycznie... Też brałem to pod uwagę. Wiedźmy się do nas zwracały per Hermodzie. Tak, może o to chodziło. Może faktycznie, on o nas mówi faktycznie Hermodzie. W takim razie, czy Hermod był aż tak wyjątkowy? Aż tak zajebisty? W międzyczasie... Dobra, chodźmy tam z nim na razie, zobaczmy, co z tego ty... A porozmawiamy sobie dalej w drodze, co? Vanadis, tak.
Ja. W międzyczasie ty wyczuwasz... Oj. Coś jakby narastający głód. Ale nie twój, lecz... Sztyletu. Pazura z Grimheimr. Coś jak gdyby odczuwasz jakąś potrzebę, żeby... dźgać nim wszystko wokół. Akurat to jest informacja, którą powinieneś mu przekazać na kartce. Ale dobrze. To by mogło być lepsze na kartce. No właśnie. Byśmy nie wiedzieli, o co chodzi. Ale okej. Teraz wymyśl sobie inne uczucie. Zapisz je na kartce, a ja je przyjmę. Nie. I nie może to już być głód zabijania. Chcesz przytulać wszystkich. Tak, no to przytulać. Albo tam śpiewać na przykład bardzo chcę. Mhm. W każdym razie... Nie to, żeby przejmowało nad tobą kontrolę, ale jeszcze. Odczuwasz po prostu. Sam zresztą, sama materia tego cienistego sztyletu jest mocno ożywiona. Taka, wydawać by się mogło, w jakiś sposób jak gdyby podekscytowana. Podniecona, no nie bójmy się tego słowa. A ciekawe, czy to ma to związek z obecnością tego tutaj typera, czy... Eskrain. A to chyba zaczęła, dobra, nie było tematu. Wiemy o... Upiór, ale... ten awatar Walheimu, więc odwraca się pytanie. I prowadzi. No, proszę cię bardzo. Czy ty jesteś Walheimem tylko i wyłącznie Mannheimu, czy wszystkich Walheimów? Też tego w Sigardzie, bo są różne. Nasz ojciec stworzył nas z pierwszych, którzy oddali swe dusze. Tutaj, w tym świecie zwanym przez śmiertelnych Mannheimem. Okej, czyli jest kilka i ty jesteś jednym z nich, dobra. Czy płaszczyzny fizyczne Mannheim, Sigar też mają takich odpowiedników? To on jest Mannheimem. Nie, on jest Walheimem. Ale do Mannheimu. Walheimem, ale... Walheimem Mannheimu. Tak, no a czy sam Mannheim? Czysta fizyczna. Dobrze, o to chodziło. Ma też takiego swojego protoplastę. Nie. A... Moonfold? Moonfoldy? Te płaszczyzny umysłów? To jest Batman. Czemu mówisz takim głosem jak Batman? Mówisz teraz o zupełnie różnej dziedzinie. Nie mamy z tym nic wspólnego. Okay. Dobra. No, znaczy, no to jest to pytanie, pauza, czy co? Nie, to jest kolejne, wstęp do kolejnego pytania. Aha. Ale nie wiem, czy ja czegoś nie planuję w międzyczasie. Nie no, idziecie. Dawaj, zanim odpali kascenkę. Zanim kascenkę, nie pozwalam zabić się kascence. Czy wiesz, gdzie jest, albo znasz, czy wiesz, gdzie jest Mimir? Jeden z pradawnych, albo którykolwiek, masz jakąś wiedzę o którymkolwiek z pradawnych? Poza oczywiście Fafnirem. Dlaczego oczywiście Fafnirem? No bo to się dobrze, o Fafnirze też, no. Ale Fafnir jest dla niego wyjątkowy. To może właśnie tym bardziej o nim wie. Pradawni, jedyni i prawdziwi bogowie, których miał ten świat i wszystkie inne światy, to istoty nieśmiertelne, no, niezniszczalne. To wielcy to utrudnia naszego questa głównego. Zabić Mimira. Znać się i zabicie Mimira. No dobrze, ale to nadal, czy wiesz to w takim razie, co się z nimi stało po tych ostatnich wydarzeniach? Coś ostatnio, tych z bogami, przewrotami i tak dalej. Nie odczuwamy już obecności naszego ojca. No właśnie, ale nie zginął. Wiemy, co się z nim stało. Mhm. I z którymkolwiek z tych pradawnych też. To się nie znacie, nie macie wiedzy o żadnym z nich aktualnie. Nie. A ich była siódemka, prawda? Pradawnych. Prawdę powiadasz. I czy możesz wymienić wszystkich z imienia? Pamiętamy ich. No to dawaj. Naszych twórców. Brakuje jednego. I naszego ojca. No.
Daugr. Tak. Mimir. Tak. Vala. Tak. Hugin. O, tego? Nie, jest, dobra, no. Od myśli właśnie. I tak? Uśpienia, i snów, i czegoś tam. Laufey. Tak. Buduje napięcie, bo jest Mimir, tak? Spojrzeć, a Mimir był, Mimir był. Fafnir. Fafnir. Tak, to jest 6. I? Oraz Markrod. No właśnie. To mi coś mówi. Markrod? Markrod. Markrod. I on był... Jaką on miał domenę? Bruk, prawdziwy Bóg, który obdarzył śmiertelnych zdolnością rozumienia pisma, języka oraz run. To jest Markrod, tak? Markrod, przez 2D na końcu. Maryk? Roddy. No ale ci K brakuje chyba. Jezu, napisałeś w ogóle. Tu jest K. Kurwa! No, żeś to napisał, kurwa. Mark? No, Rod. No, przez 2D. Może być. Rozumienie pisma i runy. Bo my poprzednią wiedzę o pradawnych wynieśliśmy z rozmowy z Eochem. No właśnie, i on nam nie podał tego siódmego. Nie. Z jakiegoś powodu. Ale już nie pamiętam, czy on nie chciał, czy nie wiedział. Bo on zawsze był ukrywany, ten siódmy, i oni tak naprawdę nie znali tego siódmego. Bo oni mieli kontakt tylko z 6. A no właśnie, że on po prostu nie wiedział. Tego siódmego nigdy nie znali. Przynajmniej on tak twierdzi. Aczkolwiek mówił, że on jest najmniejszy, tak? Właśnie nie pamiętam, co on dokładnie o nim mówił. Było tylko A nie, to my żartowaliśmy, że pewnie był karłem chyba. I go nie zauważyłem. I dlatego ten... To jakoś tak chyba było. No. Tomasa, to brzmi jak my. Sprzed tam 3 miesięcy, czy tam pół roku. A co na to wszystko, na naszą rozmowę z naszym miłym, nowym przyjacielem Dahut? Dahut. Przed tylko ponad, ją tu zostawię. No właśnie. Jestem ciekawy jej podejścia. Ona... Czujesz ekscytację w swojej przestrzeni umysłowej. Jej umysł jest wręcz pęczniejący od pomieszania ekscytacji z niepokojem i jeszcze innymi emocjami. Wydaje, na razie nic nie mówi, okay, nic ci nie szepcze, dobra. Ale wiesz, że też słyszy i trawi to. Przypomnijmy, jaki jest obecnie... Wszystko się spierdoliło oczywiście, ale zakładając, że wszystko szłoby zgodnie z planem i ostatniej nocy, że tak powiem, by nie było, to my zmierzaliśmy gdzie? No na dwór, żeby dowiedzieć się, gdzie jest Gwynapnut. No tak, ale... Znaleźliśmy notatki Gwynapnuta. No właśnie. I tam... I z tych notatek wynikało, że on udał się... do królowej kapeluszy. Właśnie. I ona była w... Tego nie wiemy chyba. Bo nie wiemy, kim jest królowa kapeluszy. Nie, ale tam było. Nie, na dwór. Na... Czekaj, ja mam to pismo. No właśnie, jestem... bo to... Tak, masz, czego pytasz. Bo teraz sobie przypomniałem, że nie mam. Nie spytaliśmy się Konchobara ani nikogo, kto... gdzie jest dwór królowej kapeluszy. Nie mieliście okazji. To był wieczór już, kiedy poszliście tam. Gdzie jest dwór królowej kapeluszy? Serio? Pytasz się całego wszechświata i to nie tego. To może po mnie nie wiem, ja to zrozumiem. Brzmi to jak tytuł, który nadają sobie śmiertelnicy. Tak. Sprawy śmiertelnych w ogromnej części potrafią być dla nas tajemnicą. Ktoś, kogo tak nazywasz, nie przebywa. Czyli żyje. W moim świecie. Okej. No dobra. Znaczy nie dobra, ale... Widzicie już w odległości, bo to jest już wyraźnie zarysowane, ten wyłom, z którego musieliście wyskoczyć. A wiemy, że to jest ten wyłom? Czy jakiś inny wyłom? Wygląda tak jak ten, który widzieliście od strony... A w sensie, czy po drugiej stronie widzimy już, że jest, nie wiem, ta komnata? Jest pałac? Nie, tak, aż tak. No właśnie. Nie widzicie, spokojnie. Czy to może być dowolny wyłom? Niewątpliwie kieruję was dobra, tam. Okej. Okay. Gdyby ktoś myślał o zadaniu jakichś pytań, to trasa, którą macie do przybycia, starcza pewnie na 2 pytania. Ciekawe, jak tutaj płynie czas. Minęło 100 lat. Może się go... Dobra, no, skoro mam tylko 2 pytania, to możemy je ustalić między sobą. Cofamy się, czy się dobrze. Czy drążymy jakoś ten temat w sensie, co się stało? Na zasadzie, w sensie, dlaczego nas wciągnęło? Tutaj. To jest dobre pytanie. Głupie, tak, to dalej. No to... Dlaczego nas wciągnęło do ciebie,
bo innych osobników, którzy byli obok nas w komnacie pałacowej, nie reagowali na to. Czy to królowa? Ta szalona nas tutaj pociągnęła, czy co innego nas wchłonęło? I dlaczego akurat nas? Bo jesteśmy Hermodem? Spowodowaliście coś, co nigdy przez eony nie zdarzyło się w mym ciele. Rozerwaliście jego fragment. Ups. Co zrzucam na karb dziedzictwa waszej matki. Co złego to nie my. I to dlatego nas wciągnęło, bo rozerwaliśmy cię. To żywa rana, która z czasem się zagoi. Tak się stanie. Ale to nie odpowiedź, to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Ten dlaczego nas wciągnęło? No bo to my to... Bo my cię rozerwaliśmy, więc nas wciągnęło, tak? Tak. No. Dobrze. Pierwsze pytanie poszło, no. My już ustaliliśmy, że żeby pogadać z tym naszym martwym bogiem, które wiedźmy nam kazały, tak, bogiem wiedzy, musimy zejść do... Nie, musimy iść do Sigardu i nie, na... Do Sigardu? Tak. On jest w Sigardzie. Na... jest Morze Wodospadów i za jeden z wodospadów na Morze Wodospadów. Okej, okay, dobra, ale to jest w Sigardzie. Co wydaje się mało konkretnie, biorąc pod uwagę, że jest to Morze Wodospadów. Dobrze. W każdym razie Njord jest tam, tak? Bo to był Njord. Njord. No tak, właśnie. Tak, jego brama będzie widoczna ten i... Dobra. Bramę, który do stworzenia której posłużono się... Bogiem. Duchem strażników. Strażnika. Boga, strażników, poprzednikiem Magniego Niestrudzonego, który stoi na straży Bifrostu. Tak. Okay. Zatrzymuje przechodów i mówi im, żeby szli dalej. Czyli grubo. No przecież taki był tak sens było, tego, no. Taki był taka sens, scenka. No. Pełna zgoda. Nie no, on chciał poznać nowych, no bo to są nowi. Hola, tak? Podróżni. Ejże. Zatrzymajcie się tutaj. A teraz idźcie dalej. I szybko nie zatrzymujcie się po drodze. Nie, no tam było trochę rozmowy. Krótkie, ale... Filerów tak zwanej. Nikt tego nie zarejestrował. To był bardzo sympatyczny krasnolud. Tak, tak go zapamiętamy. Tak, Olok, gdyby nie spojrzał pod nogi, to nawet minąłby go i nawet nie zauważył. Zatem nie wiadomo, co był krasnolud, to mogła być krasnoludka. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie bardzo mądre? Ostatnie! Właśnie się zerkam w moje notatki. Ja też. Zerknę, poczekaj chwilkę. Czy jest jakiś motyw, który tutaj moglibyśmy chcieć eksplorować? Czy jest w tobie... No i chuj, zmarnował pytanie. Bardzo dobrze, ja poszło. Czy jest tutaj Głyna Pnut? Może on nie żyje, tak naprawdę, a my szukamy, wiesz, a my go gonimy, wiesz, i chuj. Tej duszy nie ma w moim ciele. No bardzo dobrze, przynajmniej wiemy, że nie zmarł. Znaczy, że nie zmarł tutaj. No nie, bo pociągnęłoby go do... Nie, jakby zmarł, jak śmiertelnik umiera w Sigardzie, to ciągnie go do bramy Sigardu. No właśnie, nie, w Sigardzie, to w Sigardzie. Jak umiera w Manaheimie, to bramy Manaheimie. Ale chyba, że ktoś zainterweniuje i wyniesie albo strąci duszę. No właśnie, po prostu mógł umrzeć, a ponieważ był taki, nazwijmy to, istotny dla niektórych kwestii, to mógłby go... No trudno, możemy uznać, że zmarnowaliśmy pytanie. No właśnie. Z początku w Gotlandzie. Tak. To, że zostali uznani po prostu za to, że za godnych bycia waflami. O. Bogów. Tak. Ten awatar Valheimu zwraca się teraz z tym tysiącem twarzy zwróconym w Vanadisa, w stronę Vanadisa. Ty jesteś w posiadaniu przeklętej broni. Uważaj, kiedy stąpasz po moim ciele z tym przedmiotem. Plugastwem. Jest nam niezwykle wraży. Będę, co ty na to? Będę uważał. I to rzekłszy, zostawił was oto tu przed wyłomem. Tak, widzicie zarys zniszczonej sali tronowej. To jest niewątpliwie ten wyłom jedyny, jak zgodnie ze słowami Valheimu. No dobra, ale czy jakby przejdziemy, to spadniemy? No, sprawdź. I tak będzie lepsza sytuacja niż teraz. Tak, ale chciałbym się... Czy mam się przygotować na upadek? Tak. Ale się odturowuję od razu, jak tam polecę. Tak jest. Ja będę skakał i po drodze się przykłam sobie cienia, który mogę stoczyć. Jego puszczam z pochodnią. A czy... Bo to w sumie mogłem zrobić w trakcie.
Czy jak nie wiem, jakiekolwiek zaklęcie albo tkanie wątek, znaczy jak zaczynam używać mojej magii zaklęć, to czy ona działa tutaj całkowicie normalnie? Jak w Mannheimie? Tak, z tym, że zamiast właśnie tych wibracji rezonansu masz wrażenie, że ciągnie się za tym jakieś zawodzenie. Okej. Okay. Kurwa, mogliśmy spytać, co tak zawodzi. Ale było no ta miało. Matka nasza pewnie, no. Kimkolwiek ona jest. Dobrze. No dobra, no to spadamy, no niestety. Wypadliście ze szczeliny. Szybko uświadamiacie sobie, po przetoczeniu się tutaj po posadzce zniszczonej sali tronowej, że walki wciąż trwają. Że jakieś duchy w międzyczasie musiały przez ten otwór wślizgnąć się do świata fizycznego. Jakieś draugry, inne upiory. I tutaj cały czas dzieje się walka. Jednak waszą uwagę zwróciło coś innego. W korytarzu, tym szerokim korytarzu przed wami, z którym podążaliście na początku do sali tronowej, słychać bardzo kamerę, takie bardzo szybkie, energiczne działania. Jakaś walka tam trwa. Nagle widzicie skaczący, odbijający się od ściana po wysokość niemal samego sufitu, pierw Sudri wyskakuje z tym swoim kosturem, młócąc powietrze, zataczając różne figury, a zaraz za nim, odbijająca się również od ściany, postać jakiegoś okutanego w płaszcz, ciemny płaszcz, czy nieznajomego. Ten nieznajomy, teraz obaj spadli na... Obaj spadli na ziemię i zaczęli walczyć bardzo gwałtownie i gorączkowo. Niezwykle zręcznie. Nie tutaj... ze sobą, tylko z duchami. Ze sobą. Walczą ze sobą. W pewnym momencie Sudri wykonał swoim kosturem szeroki zamach. Ten nieznajomy wygiął się do tyłu na 90 stopni niemal. Następnie wykonał zwrót, wrócił się po plecach Sudriego, który kolejnym atakiem chciał go trafić. Odwrócił się i ten nieznajomy bliźniaczymi ostrzami wycelował prosto w stronę głowy krasnoluda. Ten szybko zwrócił się w stronę przeciwnika i uniósł kostur, którym zatrzymał ten atak. To wydarzyło się dokładnie w chwili... Czy to jest czarny płaszcz, tak? To był? Ciemny. No nie czarny, ale taki czarny, ale ciemny. To nie jest podobnie jak do Eocha lub Aegira. Postać jest okutana od stóp do głów tym płaszczem. Kaptur również i maska na twarzy. Do połowy ją zakrywająca. Te ostrza zaśmigały. I kiedy ten nieznajomy, zwrócony w stronę sali tronowej, a więc w waszą stronę, z ostrzami na kosturze krasnoluda, spojrzał na was, podniósł gwałtownie głowę, kiedy wy wypadliście z wyłomu, natychmiast zabrał ostrza i pędem ruszył w stronę wyjścia z pałacu. Sudri obrócił się, jakby chciał sprawdzić, co go tak, co zwróciło jego uwagę. I krzyczy do was krasnolud, po ludzku. No, jak mi inne mówią. On znajdował się w sali tronowej, kiedy doszło do eksplozji. Trzeba za nim biec! Ścigajmy go! Czy ufamy naszemu... Nie biegnę. No właśnie. Ja mam, po naszych przemyśleniach, że tak powiem, posesyjnych... Ja mam bardzo ograniczone zaufanie do naszego krasnoluda. Do krasnoluda? Tak. Do Sudriego. Do Sudriego. A czy poza tym ustaliliśmy chyba ostatnio, że Sudri jest całkiem kozacki? Tak, na pewno jest dużo lepszy od nas. I ten koleś mu w pierni wyglądał, że walczył z nami jak równy z równym. Mamy słaby szans. To znaczy, w zasadzie... I rozumiem, że to kozackie wynosisz po tym, że Vanadis dostał po łbie go sturem. No nie, no tam... Nie, ale jest jakimś tam legendarnym bohaterem. Wspomniałem, że każdy z nas poległby w walce na gołe klaty z niedźwiedziem. A on tego dokonał zanim został... Nie, w trakcie bycia... Tej próby, w trakcie próby wyniesienia. Więc generalnie, nawet jak był słaby, był lepszy od nas. Co nie jest trudne. Ja się zgadzam z waszą opinią, że... Ja nie... Wolimy. Tak, ja nie to, że ja jestem... Łapcie go! Ratunku, złodziej! Co robicie? No lutuję. Krzyknąłem, łapcie go. Znaczy ja generalnie tak, w sensie podnoszę rękę mówiąc w geście takim, że okej, zrozumiałem, ale wpierw próbuję się rozejrzeć po otoczeniu dokładniej, spokojniej, zobaczyć co się stało. Okej. Okay. Czy widać gdzieś Konchobara może? Czy jest tutaj ten... Kriodan, czy jest tutaj? Właśnie. Tak, jest i walczy. Też. No to może można mu pomóc, to jest coś czym my się możemy zająć, do czego mamy kompetencje. O, no właśnie.
Także tak. Generalnie nie rzucamy się w pogoń. Okay. Ja dalej odczuwam, że mój krasnolud poleciał za nim mimo wszystko. Jest spragniony esencji duchów. Nie tak bardzo jak to było w Walheimie, ale no cóż, wciąż w pobliżu. Ale teraz co jeszcze zauważacie, że są duchy, które walczą z duchami. I to są duchy elfów. Najwyraźniej tacy podobnie ubrani jak strażnicy. Czyli umarli, powstali i walczą. To jest genialne. Niekończąca się armia. No to doskonale. W sumie, dobra, to wybiegam z pola walki w takim razie. Wybierasz... Słucham? Zaczynam, biegnę za Sudrim, biegnę z pola walki. Okay. Po czym zaczynam lutować miejsce. Co zaczynasz robić? No krada trupy, no. Leży tu odpyty mieczy, z których każdy kilkusetkrotnie prawdopodobnie przebija nasz obecny majątek. No, więc oddalam się z pola walki. Okej. Okay. Po to, żeby lutować. Udając, że razem z Sudrim go bronię. Okay. Oczywiście poza polem walki, zaczynam bogacić się. Ale jeśli nie jesteś na polu walki, to tam nie ma trupów. Tylko na polu walki są jakieś trupy. No świetnie, ale jesteśmy w wielkim, bogatym pałacu. A, czyli wykorzystujesz to zamieszczanie, żeby się na przykład wkraść do komnaty króla, ukraść mu kosztowności z biurka. Genius! No, skarby, z trupu i tak zlutuję potem, no. I tak się skapnę się, jak będę biegał z pięcioma mieczami, no. Nie doceniłeś go, Emgu, naszego złodziejskiego towarzysza. To się okaże. Wybiegasz. Ten nieznajomy płaszczem okutany opuścił więc na prędce pałac. Sudri zniknął zaraz za nim. Z pola walki oddala się z sali tronowej, tu zniszczonej, która zresztą walka tutaj wkrótce dobiegnie końca. To ja po prostu pomagam naszemu znajomemu kapitanowi. Dobrze, rzuć sobie w takim razie raz na atak, jeśli uda ci się to na obrażenia. Też pomagałem. Też pomagasz? Udało się. Okej. Okay. Aleś zaszalał, epic fail. Co mu się zniszczyło? Co ci się, z czym atakowałeś? Sztyletem. Cholera, nie mógł się rozpaść. Coś musiało mu się rozpaść, bo ma dwie ręki. Ale może się potknąłem, albo wbiłem ciało. Zaatakowałem nie tego ducha. Rządza krwi sprawiła, że zabiłeś wszystkie duchy. Nie tego ducha. Kapitana zabiłeś. Córeczko. No ma epic faila, no. Epic faila. I atakowałeś sztyletem. Tak. Dobrze. W wyniku tego działania sztylet wypadł ci z ręki i poleciał gdzieś w ciemność sali tronowej. Gdzie jest złodziej? Ten frajer spierdol. Dobra, rzucam się za sztyletem. Będziesz musiał wykonać rzut na jego nalezienie za moment. Ty natomiast? 11 obrażeń przy trafieniu bez podbić. Okej. Okay. Tak po prostu. To twoje praktyki, twoje działania odnoszą skutek. Tutaj gdzieś jakiś pocisk poleciał, zaraz znowu wykonujesz te same gesty. Tak. I pomagasz. Ty natomiast, mówisz, oddaliłeś się, jesteś poza salą tronową. Gdzie chcesz iść? Gdzieś raczej na miejscu, no. Co tam mnie zainteresuje. Okej. Okay. Zauważasz, że w wielu miejscach... Udajemy, że go gonimy, nie? Tylko się zgubiłem. Jakby ktoś się pytał. Korytarz to jest długi korytarz z tam, gdzie Sudri wybiegł za nieznajomym. I on ma szereg odnóg, rzecz jasna. Więc pytanie właśnie... Może jakąś odnogę sobie skręcę, coś sprawdzę. Okej. Okay. To jest w takim razie, pałac, no. Szukamy czegoś. Poproszę, żebyś opuścił na razie pomieszczenie. To jest kara za kombinowanie. Wy pomagacie... A przede wszystkim na razie robi to. Na razie robi to Plank, wspomaga rycerstwo Kryodana. Ty też oczywiście, ale teraz skupiony jesteś na odnalezieniu sztyletu w gruzach gdzieś pośród ciemności tej sali. Zobaczcie. Będziesz rzucał na percepcję. Ja cię będę rzucał jeszcze zaraz. Obyś tyle sztylet znalazł, cwaniaku. Ja wszystko znajdę. Grzebiesz w gruzach, 8-6, w każdym razie. Wiem. Znaczy, nie wiem, znaczy mam jedną ranę, bo normalnie miałbym 2k8, nie? No. Dobra. Ale tu na 2k8 ci nie wyszło.
No to rzuć na 8-6, na uczciwe kości. Zaraz będzie, ale dzięki za wspomnienie. Wasz towarzysz zniknął gdzieś, odczuwacie go. Cały czas chodzi o to rezonowanie, więc... No to jest złodziej, domyślamy się, co poszedł robić. Znamy go nie od dziś. Tak, od miesiąca, tak? Widzenia. Powiedzmy. Ja mam 3 tygodnie. No to od 3 tygodni go znamy. W zasadzie jak łyse konie, nie ma przed nami tajemnic. Żeśmy beczkę soli zjedli. Tak jest. I teraz... rzuć jeszcze raz na atak. No co tu się dzieje? 27. Ale w walce z duchem to nie miałeś takich rzutów. No nie. 27. Tak. Na atak. I teraz obrażenia. To jest ile podbić? Nieważne, i tak rzucaj na obrażenia. Tyle samo, ile było, pamiętasz? 11. Nie. Jak tam? Jak tam, Czarku, pochwal się, ile zadałeś obrażeń? 2. Plus tam bonusy z podbić, no to nie wiem, może z 6 będzie w sumie. Może z 8. Ale tak, 2 jedynki. Niestety. Okrutne kości. Kości są okrutne. Tu ci się nie więc tutaj tak. Bo one przepięknie się... zaintonowałeś zaklęcie, rozkiprowałeś tak... się i chuj. Tyle najpierw cię tak połechtały, no trochę podnieciły. Tak, a potem... Powiedziałeś, ooo, ale będzie to pierdolnięcie, a one ci tam, taki chuj. Tak, mnie zgnoisz po prostu. Okrutny los. Znaczy, ja też się... Nie wiadomo jak... Nie narażam i nie wiadomo jak nie staram, no po prostu staram się, żeby to wyglądało, że jestem użyteczny i że nie stoję i się obijam. To ci się udało. No właśnie. Stanę sobie w takim miejscu, żeby mnie ci obrońcy, ci strażnicy widzieli, że faktycznie coś działam. No jak mi raz nie wyjdzie, czy drugi, no to trudno, no. Ty natomiast grzebiesz dalej w śmieciach, hałdach, gruzach. No nie! To było nie do przewidzenia, oczywiście. Nie wiem, co się dzieje. Mucha. Wanadisie! Nad tobą! Strop się wali! Ale nie ruszam się z miejsca. Faktycznie, w momencie, kiedy głos Planka przebił się, ty przejęty tym poszukiwaniem pośród gruzów nie usłyszałeś, nie zwróciłeś w porę uwagi, że oto część sklepienia, jakże osłabiona. No kurwa, no przecież tyle w dole, a nie w górze, no przecież to ma całkiem logiczne jest. Bardzo to. Logiczne, więc że nie zdałeś sobie z tego sprawy i oto wielki głaz, który, wielki fragment z jakimś łukiem sklepienia, gotów przygwoździć cię, przyzmiażyć całego, leci w twoją stronę. Wykonaj rzut na zręczność. Brzmi jak rzut na zręczność, istotnie. No mistrzu. Mam to. Pokaż na co się stać. Mam tylko 10. Także całkiem spore szanse na 1. Prawie. Czwóreczka. Ile? 7. Ale widziałeś, to było takie... Na granicy. Leciało, to jakiś paproch tam wpadł i obrócono. Odskoczyłeś na bok, gruz rozsypał się, przeturlałeś się chwilę po ziemi po to, żeby zobaczyć stojącego nad sobą Draugra z włócznią, który właśnie zamierza te włócznie w tobie zatopić. I w tej chwili, wiesz, już nie miałeś szansy tego uniknąć. A ja? Nie mogę w niego, w tego Draugra. Ty byłeś zajęty swoimi działaniami, rozumiem. Ale widziałeś to wszystko. To, co się teraz stało, to ty myślałeś już, że ta włócznia, fizyczna, prawdziwa włócznia, rzeczywiście zanurzy się w tobie, zatopi się. Ale nagle widzisz, że nie... Widzisz dokładnie tego samego Draugra, który uderza tą włócznią w pustą ziemię, w posadzkę, na której jeszcze przed chwilą się znajdowałeś. Z twojej perspektywy wyglądało to tak, jakby Vanadis momentalnie się rozsypał, rozproszył i zaraz pojawił w zupełnie innym miejscu. Ciekawe. Teleport! To był taki odgłos. Instant transmission. Czy było instant transmission? Udało się to. Udało... Udało mi się. No, ale to ta kartka nie będzie potrzebna. Opowiem udało ci się, potem. Udało ci... zauważyć, że tam, u szczytu tego sklepienia, tam, u szczytu tego sklepienia, pojawił się
ten nieznajomy, z którym walczył Sudri, który wykonał jakiś gest i z tym gestem jeszcze przez chwilę trwał. Kiedy to się skończyło, on zaraz odwrócił się, odskoczył, bo Sudri zaraz skacze po ruinach tego pałacu z nim po dachu i dalej zniknęli. Jak oni drapnie ten dach, a tam na końcu Olog próbuje się jeszcze wspiąć. Moja moc. Ale widzisz, czyli dobrze podejrzewaliśmy, że to po naszej stronie jest ten zamaskowany typ, a niekoniecznie Sudri. Czy ja tego jeszcze nie wiem, ale na pewno mi to opowiesz. Ja jestem chwilowo ten. Ja chwilowo sądzę, że mam moc. Umiem się tyle pokur. Więc. Dobra, tutaj... zapamiętałem ten obraz, że tak powiem. Tak. Tobie udaje się w końcu spośród gruzów znaleźć sztylet, kiedy tym Draugrem, który miał cię przyszpilić włócznią, zajął się jeden z elfich rycerzy. No właśnie, bo miałeś pytać, co się stało, bo tak. Draug nie trafił, spojrzał na mnie, pomyślał, o ja się nie trafiłem. To już, pierdolę. Już pograna akcja, tak? Idę kogoś innego. Nie, zajął się nim więc elf, który wziął go od tylca. Zaraz się rozsypał. Natomiast ty pomagasz i wkrótce walka dobiega końca. Świetnie. Teraz poproszę, żebyście zawołali Maćka. Okej. Wpadłeś w jeden z bocznych korytarzy, pozostawiając za sobą swoich towarzyszy i całe to dobiegające powoli zresztą końca z tego, co widziałeś, zamieszanie w sali tronowej. Jednak wciąż ogólne zamieszanie, podniesione tony są widoczne, są słyszalne w całym pałacu. Słyszysz, że idąc tym korytarzem, z naprzeciwka, z załomu po drugiej stronie, zaraz z tego, co właśnie potrafisz rozpoznać po dźwięku, wypadnie kilku zbrojnych. W pobliżu są też jeszcze mniejsze odnogi. Co zamierzasz? Chcesz tu zostać w korytarzu, by wyjść im niejako naprzeciw, czy skryć się gdzieś? Słyszysz mowę elficką, bardzo gwałtowną. I no skryję się gdzieś. Wykonaj rzut. Gdybym chciał, mógłbym ich zabić. 17. Bez problemu. Czego użyłeś? No, skradania się. Opartego po prostu atrybut? Czy jest tam, czy macie talent? Nie, mam talent skradania się. Dobrze. Bez najmniejszego problemu uniknąłeś wypatrzenia. Zresztą oni nawet nie starali się specjalnie... Tak, nie starali się specjalnie zwrócić uwagi na kogoś, kto miałby się tutaj po cieniach czaić. Przebiegli. Ten korytarz kończy się i tych obutych stóp, zresztą mijających się postaci widziałeś wcale nie mało, z 7-8. Wszyscy wypadli z pomieszczenia, którym zakończony jest korytarz tam za wyłomem. Zamierzasz iść? Sprawdzę, co tam było. Widzisz, że jest to pomieszczenie, jedno przynajmniej z pomieszczeń pałacowego garnizonu. Liczne łóżka. Skrzynie, jakiś dobytek tu na pewno się znajdzie. Nie, jak ktoś nawiesł jakieś pieniądze, czy coś tam, to wezmę, no ale... Czy chcesz poświęcić więc chwilę na jakieś ogólne przeszukanie, czy... Szybkie przeszukanie, tak. Szybkie przeszukanie. To rzuć na szybkie przeszukanie minus jeden. Dużo lepiej niż podczas walki. 18. Widać, co go interesuje. Tak. Pomimo tego szybkiego przeszukania, udaje ci się znaleźć pochowane w różnych miejscach, bez specjalnej kreatywności, w większości przypadków sakiewki, kiesy i mieszki z pieniędzmi, z malutkimi perłowymi kuinami, jak również
ukryte w jednej z poduszek odnajdujesz butelkę, całą konwę wina. Jest na niej plakietka z wizerunkiem jakiejś rośliny i generalnie napisane to i owo w języku elfickim. Ale tak skryte, jakby miało to być czyimś skarbem. No ciekawe. Trochę ekwipunku też. Z czym, że większość zabrana na użytek zaistniałej sytuacji. Co jest, żeby z tą butelką? Nie no, nie mam jakiejś schować przy sobie nawet. Nie no, nie mam plecaka przy sobie, nie mam nic przy sobie. No nie masz. Nie, to trudno. Butelkę zostawiam, biorę tylko pieniądze. I no trudno, no liczyłem na więcej. Wracam gonić tego kogo goni Suri. Okay. Oczywiście mi się nie uda, ale... Czyli wybiegasz z pałacu. Tak. Dobrze. Wybiegasz z pałacu. Ileś tam pieniędzy było? W sumie tych kujnów... Będziesz po szybkim, no, po przeliczeniu znalazłeś... To kiedyś tam przeliczę, ale żeby już zapisać, póki pamiętam. Dobrze, oczywiście. 96. Ponad podwoiło. Jeżeli stare pieniądze mam. Ile się odzyska? Wybiegasz z pałacu, widzisz tam zresztą, że jak zerkasz w stronę sali tronowej, po wyjściu z tego bocznego korytarza, że plank czaruje, jakiś wielki efekt na twarzy, maluje się wyraz zwycięstwa, potem nagle coś, co zaprzeczyło temu zwycięstwu. Widzisz również fragment wielkiego, spadającego głazu, który lada moment miał zmiażdżyć Vanadisa, który grzebie w gruzach za czymś. W ostatniej chwili słyszysz głos Planka, który krzyczy do niego. On odskakuje, akurat pod nogi jakiegoś draugra, który chciał go właśnie przebić włócznią. Idealnie wręcz pod nogi mu wpadł. W tym nagle momencie masz wrażenie, że Vanadis na twoich oczach oto jakby rozmywa się, rozsypuje i pojawia momentalnie w innej części sali. Patrzy zdezorientowany w miejsce, w które uderzyła włócznia Draugra. Za chwilę on rozsypał się pod atakiem z zaskoczenia jednego z elfich rycerzy. To było wszystko, co widziałeś przy tym krótkim spojrzeniu. Wybiegasz. Znaczy ja bym jeszcze, to fabularnie można to dorzucić, że w momencie jakbym widział, że on jest zagrożony, tak, to bym mu rzucił rezonans, ale to nie istotne. To się działo tak, więc bardzo szybko spojrzały się dokładnie sekund, ułamki sekund i oto co się wydarzyło. Wybiegasz na zewnątrz i ty zauważasz, jak oto w odległości 20 paru metrów ten nieznajomy okutany płaszczem zeskakuje chyba z części dachu, może sklepienia pałacu, a zaraz za nim Sudri. Kurde, no miałem nadzieję, że zdąży uciec do tego czasu. Zbliża się, biegną wyraźnie, ten nieznajomy ucieka wąskimi uliczkami Caer Tor w stronę jednej z bram miasta i murów, od których uderza ta migotliwa bariera. No dobra, no gonię go. No. Staram się go, nie wiem, czy będę chciał go złapać, ale gonię go. On, ten nieznajomy, dobiega do tej bramy. Widzicie, brama jest otwarta, ale ta bariera przecina wszystko. Ona unosi się więc i spotyka w centralnym punkcie najwyższej wieży w pałacu. Schodzi się więc tą kopułą. Sudri dobiega zaraz krótko po nim. Wygląda, jakby ten nieznajomy był w potrzasku, kiedy ty, rozumiem, biegniesz cały czas w ich stronę. Wygląda, jakby był w potrzasku i jeszcze nie zamierzają walczyć. Nieznajomy natomiast już teraz spokojnym krokiem do tyłu zbliża się w kierunku tej bariery, cały czas mając
w dłoniach te bliźniacze ostrza i uwagę skupioną na Sudrim. No to będę się ukrywał i czekał, aż Sudrim do sasa pierwszy nie zaatakuje. No. Jak słyszycie? Jak... Więc pierwszy nie zaatakuje, więc na razie po prostu się czaję, żeby móc go zaskoczyć, jak będzie potrzeba i zaatakować. Okej. Okay. Przyczajam się gdzieś tam w zasięgu wygodnego ciosu w plecy. Bądź kroku w cieniu, a potem ciosu w plecy. To, co teraz widzisz, to nie Sudri, też powoli się zbliżający, trymający oburącz swój duży posoch, swój duży kostur, wyższy niż on sam. I nieznajomy z bliźniaczymi ostrzami, nagle wygląda to tak, jakby zaczął opierać się plecami o tę barierę na poziomie tej bramy, to bo to jest niewielki plac, słucham? To utrudni cios w plecy. Chyba, że chciałeś zadeklarować, iż zanim dotrze plecami do tej bariery, co podejmuje. Nie. Więc to robi. I w tym momencie nagle Sudri stanął, nie rusza się, bo oto przed twoimi oczami ukazuje się scena, w której przy całym tym zamieszaniu ten nieznajomy stara się swoją postacią przebić się na zewnątrz tej bariery, powodując donośne roziskrzenia, wyładowania energii i tego rodzaju zjawiska. Sudri przez chwilę jakby osłupiały, patrzy, po czym w końcu zaatakował. Ruszył ze swoje... Czy ty coś robisz? Będę tego żałował, ale jak on atakuje, to ja też doskakuję i atakuję. Dobra. 12. Pojawiłeś się nagle tuż obok Sudriego, przygotowany do ataku. Sudri tylko krótko na ciebie popatrzył, on sam swój atak wyznawia i teraz 12 na trafienie. Nieznajomy, cały czas napierając swoją postacią tę barierę, wzniósł jedną ze swoich kling. Jedną kling, która dla ciebie wygląda jak wykałaczka, jak igiełka. I impet, czym zaatakowałeś? Miecz srebrny, walczę z tarczą obecnie. Okej. Okay. I siła uderzenia została, wydaje się, bez większego trudu wyparowana działaniem nieznajomego. To samo zresztą stało się z Sudrim, który też ciął nisko, postanowił nisko zbić, zwalić z nóg swoim kosturem, tą grubszą częścią, ale nieznajomy również postawił niską zastawę, niską gardę i powstrzymał to trafienie drugim ostrzem. Nie wiem, czy ma znaczenie, ale rezonuje. No. Okej. Okay. Wątpię, ale tak. Dobrze. Proszę. Znowu runda. Jeszcze tak. Dobra. Kim jesteś? Czy w ogóle powinniśmy walczyć? Gdy zadajesz to pytanie, Sudri na moment odstępuje, krzyczy do ciebie. Jestem przekonany, że ta eksplozja to była jego sprawka. Musimy go zatrzymać, ale... O nie! I w chwili, w której ta krótka wymiana nastąpiła, nieznajomy jeszcze mocniej naparł na tę barierę i udało mu się przez nią przeniknąć. W rozprysku miliona iskier i wyładowań energii, które te bariery tworzą, nieznajomy upadł na ziemię po tym, jak naparł na barierę. Bariera pozostała. On się przez nią przedostał, upadł na ziemię, wstał, popatrzył chwilę, ty nie widzisz tylko oczy, jesteś w stanie dojrzeć, ale nie rozpoznajesz niczego znajomego w tej sylwetce. Sylwetka mogłaby być elfa, mogłaby być człowieka. Sudri jakby za nie mówił, a nieznajomy odwrócił się od was plecami i pomknął więc za tą bramą traktem, po chwili znikając w ciemnościach nocy. To niemożliwe. Czym jest to bariera?
bariera jest zabezpieczeniem, które dawno temu król Konhobar, jeszcze gdy znajdował się u szczytu swoich boskich możliwości, powołał do istnienia, żeby chronić miasto przed zagrożeniami z zewnątrz. Nic. Jedynie Bóg mógłby przebić się przez tę barierę i to nie każdy. Nie mieliśmy najmniejszych szans z tym osobnikiem. Zwodził nas, bawił się, ale dlaczego? Czyżby któryś z członków samej rady miał się interesować przebiegiem waszego zadania? Nie spodziewałem. Liczyłem na to, że przygwoździmy go. Weźmiemy w karb, zmiękczymy. Mimo wszystko nam się uda, żeby potem wziąć go na spytki. Skąd on się w ogóle tutaj tam wziął? To się zdarzyło krótko po tym, pod eksplozji, która wstrząsnęła pałacem. Kiedy biegłem w stronę sali tronowej, by się dowiedzieć, co tam się stało, widziałem, jak z naprzeciwka wybiega ten zakapturzony, kimkolwiek jest. Chciałem, żeby się zatrzymał, żeby powiedział, kim jest, wyjaśnił to. Nie chciał się zatrzymać. Miałem nadzieję więc go powstrzymać. Przez chwilę walczyliśmy w korytarzach. A potem postanowił uciec. To wtedy wy się pojawiliście. Zobaczył was. Nie rozumiem. Ty przybiegłeś do walki po... dołączyłeś do walki dopiero po walce z królową. O jakiej królowej mówisz? Opowiedz to ten rycerz od siedmiu wież, jak on kiedyś się nazywał. Kriodem. A gdzie są twoi... Miałem nadzieję, że twoi towarzysze wesprą nas. Być może wtedy by nam się... Nie, co ja mówię, nie udałoby się. Gdzie oni są? Coś im stało? Zapewne walczą w obronie króla sali i pomagają pozostałym. Wracajmy. Czym prędzej. Wracajmy.